Dzięki. Dobra, to przechodzimy do kolejnego slajdu. Więc tak, ja chciałam w kilku krótkich słowach podsumować to, co już udało nam się przerobić w trakcie naszego cyklu. Odbyły się już trzy spotkania. Pierwsze z nich miało tytuł Zarządzanie przez stulecia, czyli jak doszło do zarządzania po ludzku. I na tym spotkaniu poruszaliśmy temat historii zarządzania. Przeszliśmy od zasad naukowego zarządzania przez nurt administracyjny, szkołę behawioralną, szkołę ilościową, kierunek sytuacyjny i systemowy. Też na tym spotkaniu poruszyliśmy temat współczesnych kierunków zarządzania. Mówiliśmy na przykład o cyklu Deminga. Natomiast podczas drugiego spotkania o tytule Skąd ten turkus, czyli słów kilka o poziomach rozwoju organizacji, gościliśmy na spotkaniu Konrada Olesiewicza, który opowiedział nam o Spiral Dynamics. Fajnie dało nam to taką podstawę do tego, żeby mówić o poziomach rozwoju organizacji, o tym, jak ta teoria się kształtowała. I też właśnie w trakcie drugiej części tego spotkania opowiedzieliśmy o tym, czym są czerwone organizacje, że na przykład jest to Ford w swojej początkowej fazie rozwoju, na przykład, że też czerwone organizacje możemy obserwować na przykładach filmu takiego jak Ojciec Chrzestny czy Gomora. Mówiliśmy o tym, czym są organizacje bursztynowe, o tym, że organizacje pomarańczowe to na przykład wszystkim dobrze znane duże korporacje. Opisaliśmy też organizacje zielone. No i przeszliśmy w końcu do organizacji turkusowych po to, żeby właśnie na trzecim spotkaniu opowiadać o tym, czym jest samozarządzanie, pełnia i cel, czyli trzy filary turkusu. Oprócz tego na tym spotkaniu gościliśmy Iwonę Dudę, która jest prezeską Fundacji do tego, z czym tam się mierzą właśnie podczas swojej drogi do turkusu. No a to podsumowanie to ma na celu zachęcenie wszystkich z Was właśnie do zobaczenia naszych nagrań z tych poprzednich spotkań. Link, to jeszcze tak dla przypomnienia, jest na czacie, teraz na Zoomie, więc po tym dzisiejszym spotkaniu zachęcam również do obejrzenia poprzednich. I to z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dzięki, Alicjo. Jeszcze raz właśnie dla przypomnienia link. Tutaj Piotr wkleił już link. Może link, jeżeli ktoś kogoś zaintrygowała tematyka, która już była, to zachęcamy do zapoznania się z materiałami. I teraz myślę, że przejdziemy już do meritum i poprosimy Lenę, żeby opowiedziała nam, jak to jest z tym turkusem, jak przekonać tych nieprzekonanych. Lena jest psychologiem, trenerem biznesu, specjalistą konsulingu Gestalt, trenerem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego drugiego stopnia oraz facilitatorem i coachem. To jest tak, powiedzmy, pewnie tylko czubek góry lodowej, co ja tu powiedziałam, i na pewno Lena będzie chciała coś więcej o sobie opowiedzieć. Także Leno, zapraszam Cię. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za takie piękne przedstawienie, aż tak, wiecie, trochę się czuję poruszona zwykle, jeżeli jestem przedstawiona publicznie. A ponieważ 13 października był Dzień Porażki, to ja mam taki pomysł, żeby się podzielić z Wami moją główną porażką w obszarze wdrażania turkusu, bo jako właśnie te wszystkie tutaj tytuły, które mam, to zabrałam się od 2 lat za towarzyszenie firmom, które miały taki pomysł, ideę, żeby się jakoś zainspirować tymi praktykami turkusowymi i jako przede wszystkim
pracowałam z tymi trzema zeszytami i postanowiłam, że w pół godziny, to jest mój ambitny cel, będę chciała Wam zaprezentować w meritum i pokazać Wam, jakie są moje wnioski, jakie są moje przemyślenia. Podzielę się z Wami tak uczciwie, gdzie popełniłam największe błędy. Mam też taką dla siebie ideę i też wiem, jakby co zrobić inaczej. No i pomysł jest taki, żeby zaprosić Was do dyskusji, tak? To jest... I po prezentacji będę chciała zadać Wam takie pytanie, co widzicie, co tutaj jest sensowne, a na co być może nie zwróciłam uwagi, bo jak to mówi takie krakowskie przysłowie, jak się nie odwrócisz, plecy zawsze z tyłu. Tylko zmienia plecy na inną część ciała, ale nie będę, bo to wiecie, to takie formalne spotkanie. W związku z tym taki mam plan. Co Wy na to? Jesteście gotowi? To w takim razie pozwolę sobie podzielić się z Wami jeszcze ciepłą prezentacją, bo wcześniej nie wiedziałam, że to będzie na Zoomie, więc myślałam, że będę gadającą głową, ale fajnie, że mogę do Was jednak to powiedzieć. Tutaj przy przedstawieniu Ania powiedziała, że opowiem o tym, jak przekonać nieprzekonanych i jak pracować z pracownikami. Otóż ja właśnie chcę Wam pokazać, jak to się w ogóle stało, bo ja właściwie nie miałam tego etapu, żeby przekonywać nieprzekonanych, to bardziej oni mnie poprosili, będąc na jednym ze śniadań turkusowych, moi klienci przychodzili do Was jeszcze jak były w kolanku, no i potem prosili mnie o to, żeby wdrażać im ten turkus, bo im się to spodobało, tak? Więc bardziej można powiedzieć, chcę się podzielić tym, jak to już było, jak ktoś miał pewną ideę, że chce być, zbliżać się w kierunku turkusu, ale zupełnie nie ma o tym zielonego pojęcia. No i grozi to pewną katastrofą. Ale zanim, ponieważ nie wiedziałam, że Ania mnie tak pięknie przedstawi, to powiem jeszcze jedną rzecz, która jest dosyć istotna, dlaczego ja się w ogóle tą zmianą turkusową zajmuję i generalnie moim synonimem imienia Lena Czernecka powinno być słowo świadomość i przekraczanie barier, dlatego że ja w swoim życiu prywatnym, chciałabym, żebyście o mnie wiedzieli, że ja prywatnie mam trzy pasje, które tak naprawdę pomagają mi w życiu realizować jeden główny cel, który też towarzyszy mi w życiu głównie zawodowym. Mianowicie tańczyłam i to jest moje zdjęcie, wiem, że nie wyglądam, nie jestem do siebie podobna, ale kiedyś tak wyglądałam. Trenowałam taniec towarzyski i to był moment, w którym ja się mierzyłam na każdym treningu z olbrzymim poziomem frustracji. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moje doświadczenie pracy z klientami, którzy sobie wyobrazili, że będą za chwilę mieli idylliczną, wiecie, rzeczywistość, z którą sobie kojarzą turkus, zapominają o tym, że się potrzebują oduczyć starych nawyków, żeby nauczyć się czegoś nowego. Więc ja miałam na sobie trening frustracji, jak trenowałam taniec, w związku z tym też mi jest łatwiej aplikować takie narzędzia, żeby uczyć klientów tak naprawdę zarządzania swoją frustracją. Z czym Wam się kojarzy to drugie zdjęcie tutaj? Takie, jak sobie stoi na takim, nie wiem jak to nazwać, no właśnie, takim moście. Macie pomysł, co to może być? To jest druga moja pasja. Nikt nie domyśla się, że ja... Mur chiński, tak? Aha, mur chiński, tak Wam się kojarzy. Akurat nie Chiny. Podpowiem, że to jest bardzo znany szlak, a Marek, Boże, czy jak się nazywa? Boże, znany podróżnik Kamiński. Marek Kamiński napisał nawet na ten temat książkę Trzeci biegun. O czym była ta książka? Ktoś z Was kojarzy? Santiago de Compostela? Camino? Coś Wam to mówi? No właśnie, jestem miłośniczką chodzenia po szlakach świętego Jakuba, czyli to oznacza, że pokonujesz dziennie jakieś 30-40 kilometrów z plecakiem na sobie i to oznacza, że tak naprawdę mierzysz się z olbrzymim poziomem nie tylko frustracji, ale też jakiegoś rodzaju wysiłku, tak? Więc no właśnie to, co jest tutaj ważne, żeby pokazywać klientom, że czasami ich pomysł, że chcą zmienić strategię w organizacjach, strategię podchodzenia na przykład do kwestii odpowiedzialności, podejmowania decyzji, organizacji pracy, będzie związany z jakimś wysiłkiem i to jest niezbędne, żeby też ich urealniać, że to nie tylko jest coś, co przynosi od razu łatwe rozwiązania, ale jest to pewna droga przez mękę. I trzeci rodzaj mojej pasji, tutaj tego do końca nie widać, ja mam olbrzymi lęk wysokości i radzę sobie z tym w taki sposób, że jeżdżę w zimie na skiturach i wspinam się w górach, pokonując właśnie tą swoją główną barierę. I to, co jest tutaj ważne, że dlaczego o tym mówię, że jestem osobą, która stara się wychodzić poza strefę komfortu, a tak naprawdę rozwijanie organizacji z wychodzenia poza ten stan, do którego przywykli,
jest nieodwracalnie związany z wychodzeniem ze strefy komfortu, czyli wychodzeniem poza to, co już znają i pokazywaniem im, jak mogą dotknąć ryzyka. To tyle bym chciała, żebyście wiedzieli, dlaczego ja w ogóle się tym zajmuję i o czym do Was będę mówić. No i teraz, jaka jest w ogóle moja idea, czyli jaką mam, jak to było kiedyś? 2 lata temu myślałam sobie, że fazy wprowadzania turkusu w organizacji będą przebiegały w oparciu o takich 5 etapów. Czyli to są autentyczne słowa, znaczy cytaty. Było tak, że po jednym ze śniadań turkusowych zadzwonił do mnie klient i powiedział dokładnie do mnie, tak swoją drogą, jak mieliście wcześniej dynamikę spiralną, Konrad Wam przedstawiał, jak Wam się kojarzy, z jakiego poziomu to jest zdanie, tak a propos, tak jak mamy tam, nie wiem, purpurę, czerwień, bursztyn, prawda, pomarańcz, zielony, no i turkus. Jak ktoś Ci mówi, chcemy turkus, to jakiekolwiek pomysły możecie napisać, jeżeli chcecie. Jestem ciekawa, jakie macie przemyślenia. Coś się pojawiło. Pomarańcz czerwony, no dokładnie. No, ja też miałam taką intuicję i moja, że tak powiem, osobiste przemyślenie było takie, że warto by to sprawdzić, ale wtedy jeszcze nie miałam do końca narzędzi, żeby to sprawdzić. No więc zaczęłam rozmawiać z tymi ludźmi, co mają na myśli. I jak się potem okazało w praktyce, jak zrobiłam im badanie profilu kultury i wartości, to prezes był czerwony, więc tutaj no, czerwony z aspiracjami do pomarańczowego, więc i Łukasz, i Piotr mieliście rację. Natomiast no, jakby to, co było wyjściowo ważne, to żeby w ogóle sprawdzić, ale skąd ten pomysł, tak? Jak to się stało, że macie ochotę, co Was zainspirowało? Bardzo rzadko zdarzało się, że ktoś przeczytał książkę na ten temat, czyli na przykład Fryderyka Laloux i stwierdził, że ten turkus go inspiruje, no bo właśnie pokazuje taką perspektywę, do której chcą dążyć. Najczęściej słowo turkus, synonimem słowa turkus była oszczędność. I oszczędność szczególnie, czyli jakby jak wprowadzę turkus, to znaczy, że ja zredukuję kadrę managementu, w związku z tym będę tak jakby nie będę musiał płacić za wynagrodzenia managementu, bo tą odpowiedzialność rozdystrybuuję, prawda, na innych członków zespołu. To też jest diagnostyczne dla określonego sposobu myślenia. No właśnie, tutaj pisze Łukasz Red. Natomiast powiem Wam, w jakich ja branżach w ogóle się zabrałam za turkus, bo może to być istotne. To była branża IT i druga branża to była cyfryzacja budownictwa, czyli można powiedzieć takie branże mocno technologiczne, które już miały w sobie potencjał na wdrażanie turkusu, chociażby z tego powodu, że były to firmy, które były bardzo mocno spłaszczone, jeśli chodzi o strukturę, tak? Czyli tam i działały też w oparciu o metodologię Agile'a. Czyli też były przyzwyczajone do pewnego sposobu pracy i to dawało dużą nadzieję. Natomiast jeśli chodziło o sposób podejmowania decyzji, komunikację, organizację spotkań i też dystrybucję odpowiedzialności, co było bardzo kluczowe, to w dużej mierze odbiegało od tego, co by było charakterystyczne dla na przykład zespołów samozarządzających, tak, samoorganizujących się. No więc co ja zrobiłam? I powiem Wam od razu, Konrada poznałam na turkusowym śniadaniu w lutym i dzięki temu warsztatowi i za jego namową pozwoliłam sobie na taki gest, że w tym całym szaleństwie covidowym zdecydowałam się na udział w kursie i jestem aktualnie certyfikowanym praktycznerem, jeśli chodzi o używanie tych narzędzi do badania kultury i wartości, ale wtedy tego nie miałam, bo robiłam to 2 lata temu, nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Więc co zrobiłam? Zaprojektowałam własną grę, którą nazwałam Wyprawa po Świętego Graala. Może tak przejdę po kolei, żebyście wiedzieli. Czyli jak ktoś mi powiedział, chcemy turkus, to co ja robiłam? No starałam się zweryfikować tą wizję i założenia i wyobrażenia klienta w ogóle, czym ten turkus dla niego jest, ale chciałam też mieć jakieś namacalne dowody. Więc stworzyłam taką grę, która się nazywa Wyprawa po Świętego Graala i ta gra polegała na tym, że cały zespół, łącznie z organizacją, znaczy z zarządem, brał udział w rozwiązywaniu 21 dylematów. I te dylematy pokazywały, w jaki sposób oni ze sobą współpracują, podejmują decyzje, czy bardziej rywalizują, czy jakby można powiedzieć, że ta gra dawała mi możliwość obserwowania z poziomu procesu, z poziomu struktury, ale też z poziomu umiejętności wchodzenia w interakcje tych ludzi i była takim lustrem dla mnie.
No i ja po tej grze zaprezentowałam wyniki, pokazałam w obu organizacjach, jak jest teraz i na co napotkałam. Oczywiście, no, można powiedzieć, że ta gra, którą stworzyłam, była weryfikowana zanim poszłam do klienta na różnych grupach badawczych, tak? I starałam się jakoś tak odpowiedzieć na pytania, które były, można powiedzieć, te kompetencje były doprecyzowane i dopasowane do tego, żeby znaleźć w obszarze pełni ewolucyjnego celu i samoorganizacji takie kompetencje, które by odpowiadały tym obszarom. No ale co się okazało? Poszłam zadowolona z prezentacją wyników, jak jest teraz, i wiecie, na jaką napotkałam reakcję? Jak myślicie? Co się pojawiło? Nie, to niemożliwe. I wyparcia. I myślę sobie, że chyba to, co było najtrudniejsze, to im pokazać, właściwie ich nie przekonać, tylko pokazać, że tak było na tamten moment. To nie jest cała prawda o ich organizacji, ale tak jest i jakby efekty tego badania, no bo to, co miało być fanem w tej całej zabawie, w tym całej grze, to jeśli zachowujesz się zgodnie z metodologią turkusowej organizacji, zdobywasz Graala, który nomen omen był gdzie kierować swoje działania, a jeśli no, byłeś, że tak powiem, na innych wylądowałeś polach, tak, czerwonym, zielonym czy pomarańczowym, no to pokazywało, że prawdopodobnie czegoś ci brakuje. I pierwszą trudność, na jaką spotkałam, to podważenie sensowności, że to w ogóle, to, że to nieprawda, że oni w życiu tak, że tu się tylko bawili, że zasadniczo przecież oni ze sobą współpracują. Ta gra pokazywała od samego początku obszary, które dla ciekawych, od razu powiem, że w momencie, kiedy zrobiłam certyfikat u Konrada Value Match, to ja powtórzyłam diagnozę dla obu organizacji i badanie profilu wartości i kultury potwierdziło to, co pokazał Graal, tylko w inny sposób. Pokazał, wiecie, wiarygodne wyniki i tutaj one już były bezdyskusyjnie przyjęte. Natomiast na tamten moment tylko tym dysponowałam, więc pierwsza moja trudność to była taka, okej, to co teraz? Skoro takie są wyniki, wy dążycie do tego, żeby wprowadzić u siebie coraz więcej autonomii, bo to był ich główny cel, to rozumieli pod słowem turkus, ale zupełnie inaczej definiowali tę autonomię, no to co dalej? No więc wspólnie z zespołem, z którym wdrażałam te praktyki, doszliśmy do wniosku, że zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek projektować, czyli tak jak tutaj widzicie te fazy, to potrzebna jest edukacja. Czyli tak naprawdę trzeba ludziom dostarczyć rzetelnej wiedzy, czym ten turkus jest, skąd on się wziął, a czym nie jest. I trochę rozbić ich wyobrażenia na ten temat. Jak ja to zrobiłam? Zrobiłam to w następujący sposób. Aha, tutaj jest jeszcze ważne zdanie, że teraz robię diagnozę w oparciu o właśnie badanie kultury. Teraz robię to, wtedy zrobiłam to tak, że zorganizowaliśmy serię krótkich spotkań, takich krótkich warsztatów, na których przedstawiliśmy etapy rozwoju organizacji. Zachęciliśmy ludzi, ale to była sugestia, żeby ci, którzy mają ochotę i lubią czytać, to żeby się zapoznali z książką Fryderyka Laloux. Dla tych, którzy nie lubili, przygotowaliśmy taką sprytną, animowaną prezentację o dynamice systemów wartości, żeby im też pokazać trochę w taki nawet sposób zabawowy, czym się te systemy różnią. Ona była związana właśnie z tym, tak jak tutaj wcześniej usłyszałam, że też były podawane przykłady filmów, to tutaj nawet były tytuły piosenek podpięte pod każdy z systemów, do której treść była dopasowana i oddawała sedno każdego koloru. No i intencja była taka na tym drugim etapie, żeby ludzie wyszli z takim bardzo praktycznym rozróżnieniem, jak wygląda na przykład kwestia na poziomie jak się definiuje sukces, co to znaczy, jakby w jaki sposób podchodzi się do tematu odpowiedzialności i do podejmowania decyzji. I te obszary mnie interesowały, po czym poznałam, że ludzie ten etap zaadaptowali, jak potrafili sami własnymi słowami wskazać na różnice, ale też w trakcie różnych dyskusji potrafili się złapać i powiedzieli, na przykład dawali sobie wzajemnie informację zwrotną, o teraz mówisz, jakbyś był z poziomu bursztynowego, tak? Czyli to jest zdanie, które jest charakterystyczne, na przykład definiujesz sukces tak, jak się definiuje na poziomie bursztynowym.
No i ten etap, słuchajcie, jak myślicie, ile trwał? Bo to się tak fajnie trzy punkty pisze. Jak myślicie w czasie, ile to trwało? Ktoś tu coś napisał? 3 miesiące. No, pół roku Alicja napisała. To ja powiem tak, gdyby nie wakacje, to by trwało 3 miesiące, ale ponieważ nam wakacje trochę rozłożyły ten system, to łącznie trwało 5, ale intencja była taka, żeby to trwało 3 miesiące. Dokładnie, no taki był pomysł, żeby pracować tak w takich odstępach 3-miesięcznych. No i teraz jakby po czym ja poznałam, że klient jest dalej zainteresowany? Jak sądzicie, co jest naturalnym trzecim etapem, jak już klienta zapoznajesz z tym, czym jest ten turkus z poziomu wiedzy i zapraszasz go do tego, żeby brał udział w dyskusjach, żeby z tobą rozmawiał i definiujesz tak naprawdę, czym jest pełnia, jak to należy rozumieć, tak starasz się to namacalnie pokazać w praktyce. Co jest naturalnym etapem, jak sądzicie? Jak byliście, że tak powiem, wnikliwi, to być może pamiętacie pierwsze slajdy, a jak nie, to możecie się podzielić. Co wy byście zrobili naturalnie po tym etapie edukacji? To wróćmy do pierwszego. Internalizacja. Ja to tak nazwałam roboczo. Właśnie, po co to chcemy dokładnie? To, co tutaj jakby było istotne na tym etapie internalizacji dla mnie, to jest tak naprawdę pytanie, po co to chcemy i tak naprawdę czego naprawdę chcemy. Czyli to jest ten moment, kiedy ja zderzyłam klienta z jego rozumieniem wizji. Jacek Santorski kiedyś powiedział takie zdanie, że wizja bez implementacji jest halucynacją. Czyli zanim się z nim umówiłam na to, jak będziemy implementować to, co on sobie wyobraził, jaką ma na to wizję, to ja chciałam zrozumieć, tak? Czyli co dla niego oznacza turkus. I internalizacja jest takim procesem uwewnętrzniania, czyli takiego czucia, jak ja to rozumiem jako pracownik, co z tego jest naprawdę możliwe. I ja to zrobiłam w taki sposób, że zaprosiłam tych ludzi, podzieliłam ich na kilka zespołów i poprosiłam ich, żeby weszli w buty zarządu i pracowników, albo na przykład zarządu, menadżerów i pracowników, w zależności od tego, ile było tam w hierarchii szczebli, i żeby zapytać ich o ich nadzieje i obawy związane w ogóle z wdrażaniem zmiany, ale też z wdrażaniem turkusu. I to było bardzo ciekawe, bo się okazało, słuchajcie, że zupełnie inaczej rozumieli turkus, czy też rozumieli to, co im turkus może dać pracownicy, a zupełnie inaczej rozumieli to z poziomu zarządu czy menadżerowie, tak? Czyli jeśli chodzi o te korzyści. Jeszcze ciekawsza kwestia dotyczyła obaw. No i ja jestem gotowa, żeby się z Wami podzielić. To są oczywiście własne notatki i zapiski zebrane z obu praktyk, więc zebrałam takich 10 najbardziej powszechnych nadziei związanych z turkusem na etapie internalizacji. Więc po pierwsze, uwaga, oni to nazwali transparencją, ale pracownicy na pierwszym etapie wymienili, jak jeden mąż, wiem dokładnie, ile firma na mnie zarabia. Drugie, mam pełną swobodę w dysponowaniu własnym czasem. Trzecie, wreszcie się wzajemnie potrafimy zrozumieć. Tylko teraz to, co oni mieli na myśli we wzajemnym zrozumieniu, to mówili o tym, że zwiększy się wyrozumiałość między sobą a zarządem. To znaczy, że zarząd czy też menedżerowie będą bardziej w stanie zrozumieć, że jak na przykład, nie wiem, czegoś nie dowożę na czas, to nie dlatego, że nie chcę, tylko dlatego, że jest to związane z naszą wspólną odpowiedzialnością albo że na przykład, nie wiem, jakiś proces wymaga usprawnienia, ale też była tutaj mowa w tym wzajemnym zrozumieniu, że wzrośnie empatia, że będzie więcej przestrzeni na wchodzenie w pozycję. Ulała komunikacja w ogóle. Oni się głównie komunikowali ze sobą mailowo. Nastawienie na współpracę i wspólny cel, tutaj oni mówili o tym, że chcą mieć takie poczucie, że grają do jednej bramki, że są zespołem, na którym można polegać i z którym stale się komunikuje i że jest współpraca, a nie rywalizacja. Wiedząc z pozycji dynamiki spiralnej, co oni w ten sposób mówili, jak sądzicie? Jeżeli tak definiowali nadzieję, to z jakiego poziomu to jest nadzieja? Czyli nie będziemy ze sobą rywalizować, wreszcie zaczniemy ze sobą współpracować. Ktoś z Was pamięta, gdzie była charakterystyczna rywalizacja?
Pomarańcz, dokładnie. Czyli co by to pokazywało? Już wiedząc to teraz, to jeżeli jesteś wnikliwym badaczem, to wiesz, że oni zanim przejdą do turkusu, najpierw ich trzeba ze sobą nauczyć czego? Jak was trochę dopytuję, przepraszam, ale tak badam kontrolnie. Nie? Czyli nie da się ominąć poziomu zielonego. Trzeba ich ze sobą nauczyć współpracy, współdziałania. I jak się okazało, oni się ze sobą komunikowali zza bunkra, jak ja to mówię, i to wszyscy, czyli głównie się komunikowali ze sobą mailowo, a jak trzeba było zrobić dyskusję, to oni zamiast dyskusji i otwartej komunikacji to robili kolejną na przykład, jak to się nazywa, anonimową ankietę. O, to był ich styl komunikacji. Ale ja jeszcze tego nie wiedziałam wtedy. Kolejna nadzieja była taka, szybkie i sprawne rozwiązywanie konfliktów. I mieli na myśli to, że nie chcą zamiatać pod dywan, tylko go rozwiązać. Akurat o tym Lalu nie pisał, ale jak pamiętacie z dynamikę spiralną, to to był poziom jeszcze przed czerwonym, czyli purpura. Poziom purpurowy, czyli firma rodzinna, to jest jeszcze, Łukaszu, przed niebieskim, tak? Czyli można powiedzieć firma, która jest prowadzona na takiej zasadzie, że jest ojciec, dyrektor, zarządza, a pracownicy trochę się zachowują jak dzieci, oczywiście nieświadomie. I to mi pokazało drugi trop, bardzo istotny. Słuchajcie, słowo symbioza z zarządem. Z czym wam się kojarzy słowo symbioza? Ja ich dopytałam, słuchajcie, co macie na myśli, nie? Oni powiedzieli, że mamy na myśli lepszą współpracę, ale tak naprawdę chodziło im o to, że jest za mało kontaktów, tak? Że po prostu było biuro zarządu czy managementu, było biuro pracowników, tak? Czyli jakby osobne dwie sale i było bardzo mało przepływu między nimi, co by sugerowało, że tutaj jakby nie było w ogóle takiej przestrzeni albo też nie było jakichś takich dobrych praktyk związanych z wymianą informacji. I to też był kluczowy kłopot i ta słowa symbioza też sugeruje ten poziom purpury. Mieli nadzieję oczywiście na premię za samozarządzanie, czyli na to, żeby rozdysponować wypłatę na przykład managementu za dodatkowe obowiązki, które przejmują pracownicy. Czyli oni mieli taki pomysł, że jak wprowadzą turkusową strukturę, to zniknie ich bezpośredni przełożony i będą mogli dostać rozdysponowaną wypłatę za niego. I to była ich bardzo jasna nadzieja, którą zgłosili na spotkaniu. Oczywiście liczyli na success fee i mieli na myśli to, że jeżeli klient jest zadowolony z ich usług, a oni dostarczali konkretne rozwiązania w obszarze IT, to zamiast informacji o tym, że klient wysłał kubek w podziękowaniu, to czy uścisk dłoni potencjalny, to chcieli mieć poczucie, że biorą w tym, partycypują też w tym success fee, że mają jakiś udział. No i chcieli brać udział w podejmowaniu decyzji i mieli taką nadzieję na więcej wyjść integracyjnych, szczególnie po pracy. Jak to słyszycie, to powiedzcie proszę, jaką macie pierwsze wrażenie, jak sobie, bo ja zebrałam, wiecie, to z różnych zespołów, nie? Czyli to nie jest tak, że to wyprodukowała grupa 8 ludzi tylko na jednym spotkaniu, tylko to jest takie, można powiedzieć, wyciągnęłam średnią z tych wszystkich nadziei. To jakie macie pierwszą obserwację? Realne, nierealne, związane z turkusem, ile tutaj jest mitu, a ile tutaj jest realności, jak to widzicie? Możecie coś napisać, jak macie ochotę się podzielić. Zanim przejdziemy do nadziei zarządu. I to piszemy, nie mówimy, tak? A to możesz mówić, zapraszam cię, proszę cię. Ja mam krótkie spostrzeżenie, no. To znaczy mam wrażenie, że top management jest daleko gdzieś na wyspach, na plaży. Znaczy to na razie są pracownicy. Aha, że top management jest daleko na wyspach. Tak. Z tego, co mówią, to taką mam, jakby to powiedzieć, widzę taki deficyt. Deficyt związany z realną i realnie istniejącą odległością. Dzięki wielkie. I tutaj jeszcze w międzyczasie napisała Ania, że to jest standardowa firma z nadzieją na raj. No dokładnie, dokładnie tak było. No więc zapytałam w takim razie uczciwie zarząd. Nadzieje zarządu były następujące. Tu jest tylko 7 punktów. I teraz one też są bardzo symptomatyczne. Po pierwsze, i też bardzo wam chcę zwrócić na to uwagę, że jak słyszy zarząd słowo turkus, to jemu się przede wszystkim kojarzy to z tym i słyszy o tych zespołach
samoorganizujących się, to pierwsza myśl, jaka mu przychodzi do głowy, pracownicy będą mieli większe zaangażowanie, w związku z tym nie odejdą z organizacji, będą bardziej lojalni. Zwiążemy ich tym, że wprowadzimy turkus. I to było pierwsze myślenie. Drugie, przejmą część zadań i odpowiedzialności. Trzecie, na pewno usprawnią procesy w organizacji. Czwarte, no będziemy mieli prawdopodobnie jakieś zyski, no bo nie będziemy musieli zatrudniać kierowników. Piąte, mamy nadzieję, że będzie lepsza atmosfera, no bo zmniejszymy hierarchię. W związku z tym liczymy na większe zaufanie i większe możliwości rozwoju. Co tu z tego jest mitem, jak sądzicie? A co jest prawdą? Wszystko. Okej, okay. Albo inaczej, jaką trzeba włożyć pracę w to, żeby faktycznie było większe zaufanie, większe możliwości rozwoju, przejęcie części zadań i tak dalej, nie? Czyli to też jest pytanie, bo to nie jest niemożliwe, tylko pytanie jest takie, co to dla nas oznacza, co my musimy zmienić, żeby faktycznie się tak stało, żeby ludziom się bardziej chciało. Ogromną, Łukasz pisze, rozumiem, że chodzi o pracę, dokładnie. Wiecie, ja mam takie zdanie, że turkus to poziom świadomości i on się zaczyna od osób zarządzających. W związku z tym, jeżeli ktoś jest na poziomie pomarańczowym, przepraszam, że to mówię, ale ma, jakby można powiedzieć, no jego filozofia życia jest zgodna z wartościami z poziomu pomarańczowego, czyli traktuje firmę głównie do zarabiania pieniędzy, tak? I jego główną ideą to jest szukanie oszczędności, tak, ale też optymalizacja pracy, żeby prawda, osiągać coraz większe turkusem, ale będzie go rozumiał ze swojego poziomu, to znaczy będzie myślał przez pryzmat oszczędności. I to, co jest tutaj bardzo ważne, tu w ogóle nie ma optyki związanej z tym, że wymaga to ode mnie jakiegoś wysiłku, pracy, zmiany nawyków. W związku z tym tutaj nadzieja była jeszcze taka, ona nie jest tu wyrażona, ale ja wam to powiem z tła, że to ja zrobię, czyli oni się nie zmienią, oni zostaną tak jak są, a przyjdzie z zewnątrz zespół trzech ekspertów i zrobi im turkus. Wy to czujecie? Zrobi im turkus. Dokładnie takimi słowami mówili. Wy mi zróbcie turkus. No ja wtedy jeszcze nie miałam sobie tyle gotowości i asertywności, żeby powiedzieć, że to będzie bardzo dużo kosztować, jeśli bym to miała robić i oczywiście jest to niemożliwe. Natomiast na to trzeba uważać, tak? Czyli ta odpowiedzialność, jakby to, co jest charakterystyczne, że odpowiedzialność jest po twojej stronie i jeżeli to słyszysz, to trzeba to bardzo mocno urealniać. Czy jesteście gotowi, czy mogę przejść do obaw? Chcecie, żebyśmy przeszli do obaw? To najpierw obawy pracowników związane z turkusem. No więc pracownicy, i to też pokazało potem badanie profilu kultury, wartości i organizacji, oni się najbardziej bali chaosu. Takiego właśnie, że takiego chaosu, który będzie wynikał z rozmytej odpowiedzialności, z tego, że jak przyjdą jacykolwiek nowi pracownicy, to się nie odnajdą, że będzie utrudniona integracja między zespołami, że nie będzie wiadomo, kto w ogóle za co odpowiada. Że będzie właśnie, że ta symbioza z zarządem z jednej strony będzie dawała lepszą współpracę, ale z drugiej strony ich bardzo zwiąże, że będzie, że to nastawienie zarządu do turkusu niekoniecznie będzie, że ono jest tylko deklaratywne, nie? Że tak naprawdę nic się nie zmieni. Bardzo ciekawe były obawy związane z tym, że turkus to tak naprawdę jest, jakby jest związany ze zmianą nawyków i obawa była taka, że to jest słomiany zapał, że za rok powrócą stare praktyki albo na przykład, że pracownicy wymyślą coś, czego i tak zarząd nie zaakceptuje. No i że się ten turkus nie przyjmie w 100%. To, co pokazał potem raport tej profilu kultury, to to, że tam była bardzo duży poziom odrzucenia na tą filozofię turkusu, ale głównie związaną z tymi wypaczeniami. Komplikowaną komunikacją, z tym, że no właśnie będzie rozmyta odpowiedzialność, więc te pierwsze trzy punkty się pokryły. Natomiast ze strony zarządu, no to były też bardzo ciekawe obawy, mianowicie takie, że no po pierwsze nie będzie wiadomo do końca, jak z tą odpowiedzialnością, czyli po wprowadzeniu turkusu wszyscy będą odpowiedzialni, czyli nikt, albo jak się turkus nie uda, to będzie anarchia i że ten brak struktur wprowadzi niejasność, czyli jak widzicie, dużo było obaw z poziomu tego przywództwa, tej organizacji pracy.
No też oczywiście zarząd, właściciele firm bali się tego, że to jest pewien eksperyment, za który będą odpowiadać finansowo. I jeszcze dodatkowo pojawiła się taka wątpliwość, na ile w ogóle ta filozofia turkusu jest w tym momencie, bo to jest pewna moda, ale że ich klienci, którzy w większości nie byli to klienci z rynku polskiego, nie do końca mogą ani rozumieć, o co chodzi w tej całej filozofii, ani tym bardziej zgadzać się na pewne praktyki, więc mieli taką obawę, jak na to zareagują. Szczególnie, że większość tych klientów funkcjonowała trochę z poziomu takiego, wiecie, no, twardego pomarańczu. Bardzo dużą obawę stanowił punkt szósty, czyli właściciele, a szczególnie jeden właściciel miał olbrzymi lęk, jak on sobie będzie mógł pozwolić na przykład na urlop, bo jeśli on tak wszystko zdeleguje i nie będzie w firmie tak długo jak jest, a miał zwyczaj pracować dłużej od swoich pracowników, to się zaczął obawiać, że pracownicy będą uważać, że nic nie robi. No i jakoś bardzo, bardzo długo tutaj nad tym punktem spędziliśmy czasu, jak to się w ogóle dzieje, że ma taką myśl. No i oczywiście, kiedy firma przestanie zarabiać, to my też na tym stracimy. Macie jakieś pytanie do tej części? Czyli można powiedzieć, że te obawy i te nadzieje, no to było coś takiego, co też wymagało takiego ugłośnienia. I to, co tutaj było kluczowe, to żeby potem spotkać ze sobą wszystkie zespoły zaangażowane w tą część warsztatową i pokazać im, w czym się zgadzają, jeśli chodzi o te nadzieje, w czym się różnią i na tej podstawie jeszcze raz zdefiniować, co tak naprawdę ten turkus dla nich oznacza, tak? Czyli gdzie tak naprawdę, na co tak naprawdę mają nadzieję. Krzysztof pisze, straszne, że nie widać nic o pełni oraz o ewolucyjnym celu. No bardzo cenne w ogóle tutaj spostrzeżenie. Tam nie było przestrzeni na pełnię, tak? Czyli można powiedzieć, to też było bardzo diagnostyczne, że ta pełnia to było dla nich coś mało atrakcyjnego, ponieważ oni się tam spotykali z poziomu stanowisko, spotykało się ze stanowiskiem, a nie człowiek z człowiekiem. Natomiast ich celem... To nie ten poziom świadomości napisał Piotrze, dokładnie. Natomiast ich celem było, jak myślicie, co? Co tutaj wam wybrzmiewa? Co było celem tej organizacji? Tak naprawdę, co pod spodem skłoniło tego prezesa, że w ogóle sobie wymyślił turkus? Zarabiać, no brawo. To było z poziomu pomarańczowego, po prostu. Okej, ja jeszcze wam dodam w kuluarach, że to, co jest pierwszą taką pułapką moją zdefiniowaną, jeśli chodzi o wdrażanie turkusu, to ona, tak jak powiedziałam, ona jest związana z poziomem świadomości, więc pierwszą pułapką zaobserwowaną był zamknięty umysł. I ten zamknięty umysł głównie dotyczy poziomu prezesów, czyli też właścicieli. I jeśli jest tak, że jesteś przywiązany do jakichś swoich starych strategii i tylko deklaratywnie chcesz coś zmienić, to po prostu nie wyjdzie. To, co tutaj było olbrzymią trudnością, to przekonać w ogóle tych właścicieli, bo to w jednej i w drugiej organizacji dokładnie się pojawił ten sam wątek, że warto inwestować w czas z ludźmi, czyli warto zacząć z nimi rozmawiać, ale nie tylko w taki sposób, że to będzie ad hocowe, trochę tak jak z poziomu pomarańczowego, że spotkania są zwoływane tylko wtedy, kiedy ja widzę taką potrzebę, żeby je zwołać, tylko żeby wprowadzić jakiś sensowny system dzielenia się informacjami i dawania ludziom swojej uwagi, no bo uwaga jest funkcją troski. Więc tutaj trochę w tych organizacjach było tak, że oni mieli takie poczucie, pracownicy, że są w organizacji, w której są nieobecni właściciele, a chcą wprowadzić turkus. I to była taka duża dla mnie trudność, żeby przekonać do tego, żeby trochę potestować nowe zachowania, czyli boisz się pracowników, a wyjdź do nich. Masz zamknięte drzwi, zarządzasz za bunkra, bądź bardziej obecny. To była naprawdę duża trudność. No i teraz zajęło mi to kolejne 3 miesiące, jak uzgodniliśmy, co w takim razie z tego, jakby, jakie wnioski wyciągamy i przeszliśmy do etapu projektowania. I etap projektowania sprowadził się u nas do tego, żeby tak naprawdę zdefiniować, czego się chcecie nauczyć, czyli jakie chcemy wprowadzić w ogóle praktyki. Na tym etapie w obu firmach na zasadach wolontariatu zostały wybrane osoby, które się nazywały turkusowymi liderami. To byli tacy agenci zmiany, którzy najbardziej byli zaciekawieni i mało tego, przeczytali książkę Lalu
i też przeczytali wszystkie rzeczy, byli też, nikt z nich chyba nie był na żadnym turkusowym śniadaniu z tego, co wiem, ale mieli się wybrać. Natomiast, no wiecie, zaczęli intensywnie szukać na ten temat informacji. Wdrażaliśmy ten turkus albo staraliśmy się to robić, żeby nam pomóc i wspierać nas trochę od środka w szukaniu takich inicjatyw, gdzie się mogą pojawić właśnie te praktyki. I na przykład dzięki ich na przykład intencji oni samodzielnie wymyślili, że tym razem jak tam miał być zaplanowana ich wewnętrzna konferencja czy też wyjazd integracyjny, to też z ich inicjatywy powstał plan, żeby zrobić to na zasadzie właśnie zespołu samoorganizującego się i żeby kroki monitorowania. I to była pierwsza rzecz i to się akurat bardzo fajnie sprawdziło i wystarczyło, ich zaangażowanie bardzo się podniósł. Druga rzecz, którą tutaj zrobiliśmy, to była diagnoza zespołu w kierunku samoorganizacji, czyli zadaliśmy sobie takie pytanie, gdzie w ogóle jest możliwość, gdzie jest potencjał, żeby już zostawić im więcej przestrzeni na tą samoorganizację, bo tak jak słusznie zauważyliście, trudno było na tym etapie mówić o pełni, więc ten element projektowaliśmy warsztaty kompetencji miękkich w tym obszarze. Bazując na wynikach z Gerala, przy pełni to szczególnie było istotne, sprawdziliśmy, jak wygląda poziom ich kompetencji, jeśli chodzi o komunikację, a ponieważ oni się głównie nie komunikowali, albo ta komunikacja głównie opierała się na szukaniu, tak, uprawiali tak zwaną the blame game, jak to się mówi po staropolsku, czyli jak się coś stało, to informację zwrotną, więc zaczęliśmy od tego, że zdefiniowaliśmy w każdym z tych trzech przestrzeni konkretne kompetencje, które będą im pomagały, czy brać odpowiedzialność, czy delegować zadania, czy dawać sobie informację zwrotną, czy komunikować się w oparciu o język bez przemocy, czy rozumieć sens różnych działań. I to trwało przez jakieś kolejne 3 miesiące. I to, co było bardzo istotne, myśmy się starali zrobić to tak, żeby wyczerpać temat, a nie ich, więc te warsztaty nigdy nie trwały dłużej jak 2 godziny i zawsze się kończyły jakąś inicjatywą, jakiegoś zadania, które turkusowi liderzy mieli na celu potem monitorować, także to też było ważne, że oni byli w to włączeni. No i ustaliliśmy konkretny harmonogram działań. I to się udało nam zrealizować do tak naprawdę końca ubiegłego roku, czyli do 2019 roku. No i umówiliśmy się na początku stycznia na weryfikację. Tak jak powiedziałam wcześniej, w planach była walidacja efektów metodą iteracji co 3 miesiące. I tutaj mieliśmy taki pomysł, żeby się umówić na taką walidację na poziomie przyrostu kompetencji, zmian w obszarze właśnie, czyli takie postawiliśmy sobie 3 cele. Będziemy patrzeć i badać, co się w ogóle zmieniło w obszarze podejmowania decyzji. Czy dalej jest tak, że biegniecie do głównego zarządzającego czy menadżera, czy też podejmujecie na przykład jakieś większe ryzyko czy odpowiedzialność na siebie, tak? Czy coś się zmieniło w obszarze komunikacji? Czy się w ogóle pojawia komunikacja bezpośrednio, czy dalej jest formalna kanałem mailowym? Jak wygląda zmiana w zakresie organizacji pracy? Co się zmienia w zakresie odpowiedzialności? Czyli to były takie bardzo konkretne KPI, trochę mówiąc z poziomu pomarańczowego. No ale niestety, w styczniu jeszcze to byliśmy na to umówieni, że zaczniemy kolejną metodę działania, a potem przyszedł COVID i zamienił turkus w folwark. Co to znaczy? No jakby, z czym wam się kojarzy folwark? Bo o folwarcznej kulturze zarządzania dużo pisze Jacek Santorski. Macie jakiś pomysł, co mam na myśli, mówiąc to w ten sposób? I to w jednej i w drugiej organizacji. Czyli przyszedł COVID i w jednej i w drugiej organizacji dostałam telefon, którego efekt był następujący. Droga Leno, fajna przygoda z tym turkusem, wszystko fajnie, ale myślę... Ale co mam robić? Ale co mam robić, to po pierwsze, a po drugie, czy możesz mi pomóc zwolnić ludzi? Ja sobie pomyślałam, no właśnie. Albo jeszcze było, ale generalnie teraz muszę zarabiać pieniądze, bo trzeba się ratować. No właśnie, więc jakie mam dla was
Folwark chyba pojawił się szerzej, bo przez obawy o pracę wydajność wzrosła u większości firm. No właśnie. To tak, to jest bardzo dobra obserwacja. No i teraz, no to jest ciekawe, że o turkusie się jakoś na początku COVID-u w ogóle nie mówiło. Jakie mam dla Was wnioski, gdzie ja popełniłam największe błędy? Jest takie zdanie, które sobie zapisałam, bo ono jakoś jest bardzo o mnie, że jeśli czegoś nie mierzysz, to tego nie poprawisz, nie? Więc tak sobie pomyślałam, że jak trochę bazowałam na takich intuicyjnych metodach diagnozy, to było mi potem bardzo trudno przekonywać klienta do kolejnych kroków. Więc pierwszy wniosek i pierwsza rekomendacja jest taka, że jeżeli ktokolwiek mnie prosi o wprowadzenie zmiany, to już się przede wszystkim odcinam trochę od słowa turkus, czyli ktoś mówi, czy możemy się umówić na wprowadzenie zmiany w organizacji, to ja mówię, czy możemy się umówić na wprowadzenie turkusu w organizacji, to ja to zmieniam na słowo, możemy się umówić na wprowadzanie zmian w organizacji w kierunku turkusu. I to słowo w kierunku jest bardzo ważne. Dlaczego? Jak sądzicie? Dlaczego to jest ważne? Bo to jest zmiana jakościowa w podejściu i klienta, i też projektowania procesu. Czyli klient mówi, chcemy turkus, a z profilu wartości, nie mogę tego ujawniać, bo to jest poufne, ale jakbyście zobaczyli, to tam jest czerwono i pomarańczowo. I on mówi, chcemy turkus, taki KPI sobie postawimy, nie? Więc jeżeli ty mówisz, że możemy się umówić na projektowanie rozwoju organizacji w kierunku do turkusu, to ty się umawiasz na proces, który, uwaga, może trwać latami. I piszesz, że masz wrażenie, że bez zielonych praktyk, nawet chaotycznych, trudno tylko bazować na pomarańczowym pragmatyzmie. Dokładnie. Tu w ogóle nie było miejsca na kolor zielony, który wymaga czasu, no bo żeby się nauczyć empatycznego słuchania, dawania feedbacku, rozwiązywania konfliktu, w ogóle bycia z człowiekiem, to wymaga czasu i to wymaga rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli takich umiejętności, które nie są popularne na poziomie pomarańczowym, zgodzicie się ze mną? Więc pierwszą rzeczą to jest jakby zmiana narracji. To jest moja pierwsza rzecz, czyli ja się nie umawiam, turkus to nie wzór, tylko kierunek, dokładnie, idea, super, że to piszecie, dokładnie. Drugą rzeczą, której nie zrobiłam wcześniej i to Wam od razu powiem, że to jest jakby taka moja największa lekcja, bo ja dużo rzeczy czułam, tak? Ja mam dobrą intuicję, ja dużo rzeczy czułam. Ja już miałam dużo faktów po tych nadziejach i obawach, ale bałam się je ugłośnić w taki sposób, żeby urealnić klienta. Zabrakło mi tego wcześniej, czyli urealnienie, jak już masz wyniki z profilu wartości i kultury, polega na tym, że pokazujesz człowiekowi, ile ty masz tak naprawdę akceptacji dla każdego systemu, ale też ile masz odrzucenia w danym systemie. I jak zrobiliśmy profil wartości i kultury całej organizacji i się okazało, że 90% pracowników miało głównie największe odrzucenie na turkus, no głównie na wypaczenie tego turkusu, na ten właśnie taki język niezrozumiały najbardziej, no to pokazuje, że to będzie, wiecie, bardzo długi proces. I wtedy sobie trzeba zadać pytanie, czy aby to jest ten kierunek, czy nie lepiej nam będzie zaprojektować na tym etapie działania, które podniosą nasze kompetencje i świadomość z poziomu pomarańczu do poziomu zielonego. A ten turkus jest pewną ideą, do której dążymy, tak? Więc to urealnienie tutaj jest bardzo istotne, żeby też powiedzieć klientowi trochę jak lekarz, z czym jest i tak naprawdę na co może liczyć i uczciwie mu powiedzieć, z jakimi bolączkami się będzie potrzebował zmierzyć, żeby się nie okazało, że potem zadzwoni do mnie i będzie prosił mnie w środku nocy, żebym go ratowała, bo on nie wie, co zrobić. I to urealnienie przyniosło też zmianę w podejściu do rozliczania się z pracy z klientem. Ja tu napisałam Wam o wersji APAP, nie wiem, czy Wam się kojarzy APAP, ale klienci mnie traktowali trochę jak, APAP to już jest mało powiedziane, jak przed COVID to mnie traktowali jak ketonal. Co to znaczy? Niektórzy się z Was uśmiechają. Trochę mnie traktowali Lena Dobra Rada, tak? Czyli zasadniczo niezależnie od pory roku, Boże, od pory dnia i nocy, prosili o pomoc, ale też prosili o to, żebym ich trochę wyręczała w różnych trudnych sytuacjach takich personalnych. I ja ze względu na swój rys ratownika, też się do tego przyznaję, na początku to robiłam, a teraz to bardzo wyraźnie zauważyłam, że to też jest brak szacunku i do siebie samej, i do swojego czasu, i też do wartościowania swojej pracy, więc ja teraz mówię uczciwie tak, albo się umawiamy na cały proces,
i kontraktujemy się trochę na zasadzie takiego, wiecie, abonamentu, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jestem do waszej dyspozycji 20 godzin w miesiącu, które możemy w taki, a nie inny sposób wykorzystać, tak? Na konsultacje, na warsztaty. Natomiast jeżeli wy nie jesteście zdecydowani na to, żeby pracować projektowo w taki sposób, to wersja APAB jest 100% droższa. Czyli jeżeli generalnie działasz sam, a umawiamy się tylko na jakieś takie incydentalne działania, zupełnie ad hocowe, no to w tym momencie zasadniczo się tego nie podejmuję, ale jeżeli już klient tego chce, to wtedy mam taką mam. Zmieniłam w edukacji podejście, że zamiast ludziom od razu mówić o tych wszystkich, wiecie, żeby trochę uszczuplić ilość informacji, czyli bazuje tak naprawdę na tej dynamice spiralnej w oparciu od tych profilów wartości kultury organizacji, ale też pytam ich o to, gdzie oni są i dokąd zmierzają, czyli jak to rozumieją. Trochę jakby szukam z nimi własnych definicji, na przykład słowa szacunek, autonomia, odpowiedzialność i to jest w projektowaniu to, czego się nauczyłam, to żeby się trochę, tak jak powiedziałam wcześniej, odseparować od słowa turkus, tylko wprowadzać praktyki w kierunku rozwoju świadomości. I powiem wam, że jak teraz na to patrzę, to ja mam w sobie dużo więcej spokoju, mniej presji, bo słowo turkus mnie napinał, bo ja bardzo chciałam, ja lubię mieć efekty, ja mam dużo pomarańczowego w sobie. Ja lubię mieć efekty. Ja, wiecie, ja potrafiłam naprawdę się mocno spalać. Czasami zależało mi bardziej od klientów, żeby ich rozwinąć. Tylko się nie da nikogo, wiecie, rozwinąć na siłę, tak? A tutaj to jest, jakby tutaj cię zapraszam do podróży i moją rolą jest trochę bycie takim mentorem. Bierzesz tyle, ile chcesz. Umawiamy się na określony czas i to jest możliwe. I teraz mam klienta, z którym się tak umówiłam na proces i ja się w ogóle uśmiecham na samą myśl, że mam jechać do niego na spotkanie. A u mnie diagnostyczne było to, że jak jechałam szczególnie do jednego klienta na spotkanie, to ja rano miałam olbrzymi ucisk w żołądku. I znowu nie usłyszałam tych sygnałów w ciele, nie zrozumiałam, na jaki temat jest to napięcie. A to napięcie, wiecie, czym było? Jak myślicie, co ja miałam w tym żołądku? To nie jest pytanie medyczne. Co ja połykałam za tego klienta? Już trochę posłuchaliście mnie, więc możecie mieć jakąś opinię. Co ja połykałam za niego? Jakikolwiek pomysł? Boicie się postawić diagnozy? Ja brałam za niego odpowiedzialność. Ja sobie to uświadomiłam, nie? Czyli tak mi bardzo zależało, że w niektórych obszarach brałam za niego odpowiedzialność, żeby zrobić coś więcej i zrobić coś lepiej. No więc takie mam wnioski, w związku z tym jeśli chcecie jeszcze, że tak powiem, jakoś to, co powiedziałam, skomentować, bo chyba czas mój już minął, dobrze myślę, tak? Do 18 miałam mówić. Powiedz proszę, Aniu, skoryguj mnie. Tak, według planu było do 18, ale jeżeli masz jeszcze jakieś... już się pierze, wyrobiłam się pięknie. Ja też jestem jednak nastawiona na cel, nie? To jak chcecie, a nie chcecie na forum, to wam też zostawiam namiary na siebie. Na LinkedInie niektórzy mnie już polubili, też na Facebooku mnie możecie znaleźć. Także zapraszam do kontaktu. W najbliższym czasie będę publikować artykuły właśnie o tych pułapkach na drodze do turkusu i głównych barierach, więc tak, to Krzysztof, widzę, że chciałbyś mnie zapytać, to może przenieśmy to na prywatną rozmowę, bo do mnie prywatnie napisałeś. Ja sobie zapamiętam twoje pytanie, dzięki. No to dobrze, to tyle z mojej strony, kochani. To zapraszam w takim razie do dyskusji. Ja sobie tutaj to rozłączę, chyba że chcecie jeszcze. O, może tak. Tak, dziękujemy Ci, Lena. Bardzo fajnie to przedstawiłaś. I takie właśnie, jak Cię słuchałam, to miałam taką jedną myśl, która tak na początek, nie? I tak ty powiedziałeś, że oni są pomarańczowi, a chcą być w turkusie. A ja sobie myślałam, kurczę, a gdzie zieleń? Dokładnie. Nie? Przecież to się tak nie da, nie? Przecież trzeba trochę najpierw przejść świadomością tak troszeczkę, a potem dopiero tam dalej, nie? No i właśnie
fajnie, że potem odwróciłaś, nie? Że to jest po, właśnie idzie się po tych poziomach świadomości i trzeba zmienić jednak świadomość w głowie, nim ten do tego turkusu, powiedzmy, się dojdzie. I też, co mnie zawsze zastanawia, że organizacje chcą być turkusowe, są pomarańczowe, czerwone, one chcą być turkusowe, a jakby nie zdają sobie sprawy z tego, że jest ta zieleń pomiędzy. I ta zieleń też jest fajna. I zakorzenienie się tam jest naprawdę fajnym miejscem wyjścia właśnie do turkusu. Dokładnie, absolutnie się z Tobą zgadzam. Także, znaczy ja mam teraz w ogóle tak, że jest taka jedna piosenka, nie wiem, czy Wam Konrad puszczał, ona mnie bardzo mocno porusza, która jest kwintesencją na kolor zielony. Jest taka kobieta, która, żeby nie być gołosłowną, to poczekajcie, ja sobie znajdę tylko, jak ona się nazywa, ponieważ ona jest z Izraela i ona się nazywa, nie wiem, czy ja dobrze przetłumaczę, Yael Dackelbaum. Mogę Wam wpisać, jak będziecie sobie chcieli. Możecie sobie wpisać w YouTube'a taką piosenkę, która się nazywa Prayer of the Mothers. Zapiszę Wam ją może, dobra? Mhm. Puśćcie sobie ją spokojnie. Ja Wam nie puszczę teraz, bo mi głośniki siadły niestety w moim komputerze i strasznie by rzęziło. To nie ma sensu, chyba że Ty możesz, Ania, wyszukać, jak będzie przestrzeń, to możemy na koniec puścić. W każdym razie to jest taka piosenka, która jest na temat zielonego. Tak naprawdę. Ona jest w ogóle przepiękna, ona mówi o ruchu. I co jest ważne, ja puszczam tą piosenkę u klientów, którzy się deklarują, że chcą turkus i patrzę na ich reakcję. I to jest w ogóle diagnostyczne, bo ci, u których ja widzę jakikolwiek ruch, wiecie, poruszenie, to ja przy tej piosence, ja się po raz pierwszy popłakałam, tak? To jest taki mój poziom wrażliwości. A jeżeli ja widzę, że ktoś, wiecie, patrzy na telefon, patrzy gdzieś tam, w ogóle mówię, a takie bzduroty sobie myślę, nie ma przestrzeni, nie? Czyli Prayer of the Mother, i ona się nazywa Yael Dackelbaum. Widać? Napisałam? Widać? Łukasz, tak jest. Można dzieci sfollowować, żeby nie przegapić artykułów. Jezu, a powiedz mi, co znaczy sfollowować? W sensie, gdzie można mnie znaleźć, o co chodzi? Pytacie mnie tutaj? Gdzie kliknąć follow albo coś takiego? A, w ten sposób, dobra, dzięki, bo ja kliknąć follow najlepiej na moim profilu na LinkedInie, bo ja tam publikuję i jednocześnie publikuję na tym Lena Czarnecka, psycholog, trener biznesu, psychoterapeuta, gestalt. To tam jak klikniesz follow, albo na moim profilu właśnie na LinkedInie, to tam się pojawią jednocześnie artykuły. Tak mniej więcej raz w tygodniu coś publikuję, także może tak. Wiecie, sfollowować, sorry, jest trochę zmęczona. Dobrze, czy jeszcze macie jakieś pytania? Ja mam pytanie, bo mówiłaś o tych osobach w organizacji, które były takimi strażnikami turkusu. Takimi liderami. Liderami turkusu i zastanowiło mnie to, w jaki sposób się znaleźliście? Jak to się stało, że z jednej strony one poczuły taką przestrzeń do tego, że chcą, a z drugiej strony ty też jakby miałaś pewność, że to są właściwe osoby. Dokładnie tak. Wiesz co, to jest kolejny mój obszar porażki. Ja nie mając wyników badania, to trochę zaufałam, tak? Czyli ktoś powiedział, ja chcę być, a ja powiedziałam, fajnie, że chcesz być, to bądź, nie? I to było trochę na takiej zasadzie, wiecie, no po prostu sprawdzenie, kto ma gotowość, czy rozumiesz jakby do czego się zgłaszasz, bo to było już po tej części, wiecie, rozumienia turkusu, czyli na pewno miałam pewność, że oni rozumieją, o co chodzi, tak, w tym turkusie, czyli jak będziemy na przykład mówić o konkretnych praktykach, to też mieliśmy zdefiniowane, czego oni mają pilnować. Jak się umówiliśmy, że doskonalimy komunikację, to mieli bardzo jasno wytyczone cele, tak, jakby na co mają, jakby co mają stymulować, na co mają tutaj zwracać uwagę. Ale zrobiłam to zupełnie intuicyjnie, to znaczy nie miałam, wiecie, przygotowanego tutaj, nie miałam, wiesz, przygotowanego jakiegoś
arkusza, badania, który powiedział tak, ty tutaj prawda, rokujesz, a ty niekoniecznie. Nie? Więc potem się okazało, uwaga, że ta intuicja mnie wcale nie pomyliła, bo jedna z tych osób z pięciu, bo tam było pięciu zgłoszonych liderów, no to miała największy potencjał turkusowy, największy w ogóle w całej organizacji. Mhm. Większy od tego, więc to była taka prawdziwa perełka. I zresztą z tą osobą do tej pory jakby jesteśmy na etapie właśnie takiego zastanawiania się, co dalej. Także jakby sami się zgłosili. Okej, okay, a teraz już po tym czasie masz jakieś takie aspekty, na które zwróciłabyś uwagę? Jakbyś miała to robić powtórnie? No, tak jak powiedziałam, ja bym na pewno wyszła od dobrej diagnozy i trochę bym skróciła ten czas między... Bo ja trochę miałam takie wrażenie, że ja tańczyłam taki taniec, do którego mnie klient zapraszał. Tak to oznaczało, że ja w ogóle straciłam swoje czucie, że czasami trzeba wzmocnić się z dyrektywnością i powiedzieć na przykład, że no wiecie, no można pić siódmą kawę i dyskutować o tym, jak coś wprowadzać, ale no w pewnym momencie warto powiedzieć, że więcej czasu tracimy na... Więcej mi płacisz, drogi kliencie, za siedzenie i picie kawy, niż za realną pracę, nie? Więc ja sobie pomyślałam, że czasami wychodziłam z takim wnioskiem, że już bym chciała zacząć pracować, a nie uzgadniać, nie? Znaczy uzgadniać w takim znaczeniu, że jakby widziałam to trochę jako element oporu klienta, a on wynikał w dużej mierze z tego, że ja chciałam zupełnie nieświadomie przeskoczyć pewien etap, który był niemożliwy. Czyli metaforę mam taką, że dostałam dziecko, które miało 3 miesiące, a ja chciałam go nauczyć raczkowania. No więc siłą rzeczy nie dało się, tak? Czyli to był ten element, tak? Ja jakby... To, co bym zrobiła inaczej, to bym wyszła od takiego punktu zrozumienia, na czym tak naprawdę organizacji zależy i do czego się przywiązała, z jakiego powodu chce w ogóle tej zmiany i też usłyszała, co jest w tle, bo w tle w jednej i drugiej organizacji była jedna rzecz, która wybrzmiała na samym początku, pomimo tego, że te firmy bardzo dobrze sobie radzą na rynku, jeśli chodzi o zyski, są konkurencyjne, to od tych firm pracownicy odchodzą. Nie odchodzą ze względu na warunki finansowe, jakby się mogło wydawać, tylko odchodzą ze względu na co? Powiedzcie mi coś. No na brak zaangażowania po prostu. Ciężko się im zaangażować i jakoś poczuć jedność z tą firmą, bo to jest chyba jeden z głównych problemów dzisiejszych firm. I ja też to obserwuję na przykład u siebie w firmie, że dla ludzi zmiana pracy to jest po prostu, no tak, nie? Młodzi ludzie pracujący teraz w korporacjach, no to przejście z tych korporacji do korporacji to praktycznie to jest jak stryknięcie palcami i już jestem gdzie indziej i popracuję tutaj rok, a jak mi się nie będzie podobało, to znowu gdzieś pójdę. Tak, czyli niska lojalność bardzo, nie? No, także to jest, no, to się stanie, no, to jest bardzo trudne dla firm, żeby właśnie utrzymać tych ludzi, żeby ich zaangażować na tyle, żeby oni chcieli jednak zostać, nie? Że jest tak. Coś więcej oprócz kasy, oprócz tych wszystkich benefitów i tak dalej, to jest, to znajdują jakąś większą satysfakcję z tej pracy tak. I chcą tam być, nie? Magda jeszcze napisała, brak możliwości indywidualnego rozwoju, brak przestrzeni dla siebie, dokładnie. Mhm. Ale też właśnie mi się wydaje, że to jest o tyle trudne, że trochę dla każdej osoby właśnie takie zaangażowanie i nawet ta możliwość rozwoju to znaczy trochę coś innego. I czasami mam wrażenie, że w firmach się chce wrzucić wszystkich do jednego worka i zrobić takie uniwersalne rozwiązanie. Mhm. Dokładnie, tak, czyli że definiujemy rozwój w ten sam sposób. Tak. Mhm. No tam kłopot, myślę sobie, też był taki, na który zwróciliście zresztą uwagę, tam w ogóle nie było zbudowanych relacji, albo one były takie mocno formalne, tak? Czyli głównym powodem w tych tak zwanych prowadzonych rozmowach na do widzenia, tak jak to się mówi, w organizacjach, które były prowadzone, podał argument kiepskiej atmosfery, tak? Albo właśnie, czy też złej atmosfery, no albo niskiej jakości. Lubi rozmawiać, lubi pracę zespołową, a tutaj był duży poziom rywalizacji i też no, zasadniczo zła atmosfera była podawana jako czynnik. Także no, jak widzicie, to jest coś bardzo mocno niemierzalnego. Tak? To jest pewne poczucie, że jest zła atmosfera, która sprawiała, że
no, że się pojawiła duża rotacja, a duża rotacja to mam na myśli, jeżeli się zwalnia w organizacji, która liczy sobie, nie wiem, 40 osób w ciągu miesiąca 10 i to kluczowych, no to to już można powiedzieć, że to jest duża rotacja, tak? Nie oczekujmy lojalności od nielojalnych. No właśnie. Lojalność się w ogóle znowu pojawia na poziomie purpurowym, nie? Lojalność, przywiązanie do tradycji, więc to, to tutaj też jest istotne, żeby zobaczyć. Tutaj raczej miałem na myśli takie relacje przyjacielskie. To tak jak w małżeństwie, czy tak jak, nie wiem, w jakiejś spółce z o.o., tak, gdzie ten partner, tak, niekoniecznie żona, mąż, prawda? Tak, tak. Jestem tak. Ktoś, kto nosi wielką wartość do firmy, zostaje partnerem, tak? Ale tam najpierw jest przyjaźń, prawda? A tak. Te połączenie zawodu czy jakiejś profesji jest jakby tylko tłem dla tego, co razem robimy. Tak, dokładnie. No właśnie, to było takim dosyć dużym wyzwaniem. Także kiedyś się spotkałam z takim zdaniem, że lider na poziomie turkusu jest jak kot, tak? Czyli można powiedzieć, że jest stale zaangażowany, nie będąc ciągle zajętym, tak? Jest stale aktywny, nie będąc ciągle zajętym. Czyli tak sobie pomyślałam, że tu chodzi o to, żeby trochę lekkości wnieść w tą pracę, wiecie? Czyli nie być cały czas zajętą pracą z klientem, czy też myśleniem o tym, co dalej, ale być w to zaangażowanym, być w to włączonym po prostu na takich zasadach, jakie są możliwe. Także tak mi się zmieniło i też to, co myślę sobie jest bardzo istotne, to żeby być uważnym na intencje klientów, którzy mają ochotę dokonywać jakiejś zmiany, ale też być z tymi oporami, które się pojawiają, tak? Czyli trochę rozumieć, z jakiego powodu ktoś zwleka z podjęciem decyzji. Zresztą to jest jakby główny obszar pracy też w psychoterapii, praca z oporem, więc to akurat jest coś takiego, co się pojawia w ogóle w pracy nad poszerzeniem świadomości. Tak, to tak mam, natomiast wyprzedzam pytanie, o ile się pojawi, co z Graalem, nie wiem. Bo ta gra mnie dużo kosztowała i tak z poziomu pomarańczu i trochę mi jej żal, bo ma potencjał, ale teraz jak mam wybór, to chyba się nie odważę robić Graala zamiast badania, a że mało który klient sobie pozwoli na obie rzeczy. Więc jeszcze nie wiem, jeszcze odpowiem wam jak Scarlett O'Hara, nie wiem, pomyślę o tym jutro, nie wiem, naprawdę, co z Graalem. Lena? Tak. Ja z tej strony mam pytanie i rzucam to pytanie, ponieważ ono wielokrotnie padało na naszych turkusowych śniadaniach, więc stawiam się w pozycji, że reprezentuję jakąś tam grupę ludzi. Tak. Bardzo często pada pytanie od ludzi, którzy pracują gdzieś tam w jakichś firmach i mają aspirację pracować w organizacji turkusowej. I pytają, jak przekonać nasz management? No, to ja bym powiedziała, że trzeba najpierw sprawdzić, na co ten management reaguje. Bo może tak. Prawdopodobnie nie ma uniwersalnej techniki przekonywania. Tak? Jedni będą działali na to, co tak naprawdę zyskasz z tej perspektywy, że w ogóle się odważysz trochę, nie wiem, wprowadzić takie praktyki partycypacyjnego zarządzania, czy w ogóle się podzielisz odpowiedzialnością albo zmniejszysz kontrolę. Ale dla osób, które są silnie przywiązane do kontroli, a mało ufają, to będzie olbrzymie wyzwanie, więc może ich ten argument w ogóle nie przekonać. I to szczególnie dotyczy takich liderów i takich organizacji, którzy wpadają w pułapkę narcyza. Można ich poznać po tym, że to są ludzie, którzy przypisują głównie sobie zasługi, ale o ludziach zasadniczo w zespole mówią źle. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale to są osoby, które jeżeli się zdarza jakiekolwiek niepowodzenie w projekcie, to mówią, patrzcie, z kim mi przyszło pracować. Więc myślę sobie, że to by było duże wyzwanie, żeby przekonać takiego lidera w pułapce narcyza, żeby się podzielił odpowiedzialnością, chyba że się poszuka
takich argumentów, które pokażą, że to mu pozwoli jeszcze nie bardziej prestiż zbudować, a tylko to nie może być manipulacyjne, nie? Bo to myślę sobie, że to jest ważne. Także ja nie mam, Piotrze, nie wiem, czy cię rozczaruję, ale ja nie mam jednej odpowiedzi. Ja bym bardziej popatrzyła, z kim ja mam do czynienia, co to jest za grupa ludzi, co to jest jakby za sytuacja i zastanowiła się, jakby, jaki tu argument może trafić, tak? Czy tu chodzi o to, że na przykład, nie wiem, leży u nas w ogóle kreatywność, bo właśnie jesteśmy na takim poziomie, nie wiem, tak jak trudno spodziewać się innowacyjności na poziomie bursztynu, tak? No tam ludzie wykonują swoje zadania od A do Z, tak? I są z tego sumiennie rozliczani. Więc jeżeli to jest deficyt i zarząd to widzi albo management to widzi, to można pójść z takim argumentem i powiedzieć, jeżeli się odrobinę rozwiniemy, to zwiększy się kreatywność. Albo jeżeli rozwiniemy naszą inteligencję emocjonalną, to jest duża szansa, że będziemy sobie lepiej radzić z konfliktami, na które na ten moment tracimy bardzo dużo czasu. Nie, czy ja bym poszukała, co nie działa, znalazła takie, wiecie, takie obszary, w których firma dużo inwestuje czasu i pieniędzy i zastanowiła się, jak to powiedzieć i pokazać, że warto się rozwijać, zasadniczo w ogóle warto się rozwijać, bo to nam w czymś pomoże, tak? Albo zyskać więcej prestiżu, albo właśnie no, jakby zmniejszyć koszty chociażby osobowe. Piszecie, że każdy ma pracowników, na jakich zasłużył. Narcyz szkolony staje się tylko trwało. Co się staje? Trwale. Każdy myśli, no kurczę, teraz będziesz bardziej empatyczny, nie? On tak. Jest niestety bardziej psychopatyczny. Tak, i, tak. I z wiekiem to się pogarsza, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast to, co... Lena, tak? Dziękuję ci za odpowiedź. Absolutnie nie czuję się źle, że nie masz gotowej odpowiedzi. No nie mam. Mogę ją poszukać z tobą, ale tak, nie mam. Bo wydaje, mi osobiście też wydaje się, że takiej gotowej odpowiedzi nie ma. I ja w ogóle się zastanawiam, czy tak postawione pytanie w ogóle ma sens. No też bym się nad tym zastanowiła. Na forum tutaj, no bo jeśli mówimy, że turkus jest po prostu poziomem świadomości, to czy w ogóle to jest coś, co można komuś dać, czy też kogoś nauczyć? To po prostu w pewnym momencie przychodzi lub nie. Tak, dokładnie. Więc... To jest pytanie, jak przekonać kogoś, żeby chciał się rozwijać? No wydaje mi się, że tego się nie da. To jest... Nie da się dlatego, że... Paradoksalnie każdy człowiek się rozwija. Tak. To jest jedna z definicji człowieka. Więc każdy z nas się rozwija, tylko każdy raz rozwija się w różnym etapie, znaczy tak. W różnym tempie, w różnym kierunku, z różnymi odstępami czasu i tak dalej. Więc nie da się przekonać człowieka, żeby się rozwijał, bo to jest tak, jakbyśmy próbowali przekonać człowieka, hej, bądź człowiekiem. On już jest, on się rozwija, tylko rozwija no się, tak. I się chce rozwijać. Tak, tak, tak. A tutaj ciekawe rzeczy Magda pisze, na przykład trzeba pomóc poszerzyć horyzonty zarządu, jak najbardziej, nie? Czyli też jakby pokazać, że można inaczej, albo można spróbować kogoś w ogóle zainteresować turkusami. Także myślę sobie, że to, co można robić, to zapraszać na nasze inicjatywy i na śniadania turkusowe, to na pewno. Tak. Dzięki, Lena. No, ja też dziękuję. No tak mi się właśnie wydaje, że pokazanie takiej jakby komuś wizji, jak firma może wyglądać właśnie, która pracuje powiedzmy turkusowo tak. I zaszczepienie w nim takiego, tej chęci już takiej właśnie kurczę, ale to by było fajne, ale też pokazanie mu drogi, jaką musi przejść, żeby chociaż stanąć gdzieś tam na skraju, no to wydaje mi się jest takim zapalnikiem, nie? No bo jednak no, trzeba zaistnieć w tej świadomości, nie? Że jest coś dalej, nie? Że nie jesteśmy jakby, że jest coś dalej niż poziom pomarańczowy, nie? Że możemy inaczej pracować, bo wielu ludziom się w ogóle to no, nie wyobrażają sobie, nie? Że nie musi być ktoś, kto stoi z bacikiem, ktoś, kto nadzoruje, ktoś, kto sprawdza i tak dalej, cała biurokracja. No i oni po prostu no, nie mogą spoza tego wyjść, bo oni nie mają świadomości, że coś innego istnieje, nie? Dokładnie. Ja bym od razu zapytał, czy
tak naprawdę potrzebują tej świadomości, że coś innego istnieje, bo może ich poziom świadomości jest wystarczający do rozwiązania problemów, które ich otaczają. No, no wiesz, no to jest poziom nie wiem, że nie wiem. To, tak, to jest poziom nie wiem, że nie wiem, dokładnie. Tak, więc jeżeli to mu wystarcza, ale wiesz, jak wiesz, to już możesz nagle zacząć sobie myśleć, kurczę, a może to jest lepsze i tak wiadomo, że lepsze jest wrogiem dobrego. I to, co jest dobre dla mnie teraz, może się okazać, że będzie gorsze, jeżeli poznam to inne, no to inne może być dużo fajniejsze niż to, co mam teraz, nie? A to, co teraz, no to wystarczy, no bo wiesz, no organizacje pomarańczowe działają, nie? I całkiem dobrze sobie radzą. Ja sobie myślę jeszcze o jednej rzeczy, że też jest ważny moment, w którym się klient do ciebie zgłasza i tak jak powiedziałaś, Aniu, organizacje dobrze sobie radzą, ale zwykle dzieje się coś, co sprawia, że w ogóle management myśli o zmianie i zwykle jest to związane, nie wiem, czy to potwierdzicie, z jakimś rodzajem kryzysu, tak? Czyli jakby coś nie działa, nie wiem, za dużo ludzi się zwalnia, albo tak jakby jest, coś nie działa, tak? Jest jakiś rodzaj kryzysu, który oni definiują. No i teraz, czyli stare nasze nawyki przestają przynosić efekty. I to jest taki moment, w którym być może pojawia się myśl, że coś trzeba zmienić. Tylko zwykle jest tak, coś trzeba zmienić na zewnątrz, nie w sobie. A turkus wymaga zmiany przede wszystkim w swoim podejściu. I to też jest bardzo istotna rzecz. Żeby pokazać, że tak naprawdę to nie jest coś, co się dzieje na zewnątrz, rękami konsultanta, tylko jakby to wymaga tak naprawdę dużej pracy nad sobą. Więc ja uczciwie rekomenduję osobom, które w ogóle myślą o rozwoju w kierunku świadomości, w kierunku turkusu, żeby miały swoją indywidualną albo psychoterapię, albo sesję, wiecie, regularny coaching, tak, żeby miały możliwość regularnej pracy nad sobą, bo bez tego się nie da. Można robić wszelkie warsztaty, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, one jakby nigdy warsztat, ilekroć by nie trwał, 2 czy 3 godziny, nie da ci takiego poziomu inspiracji regularnej, jak, nie wiem, nawet 50 minut sesji, gdzie jest duża przestrzeń na taką autorefleksję. Więc ja rekomenduję bardzo uczciwie, jeżeli ktoś się chce rozwijać w kierunku świadomości, rozwijać swoją świadomość, to żeby właśnie zastanowił się nad psychoterapią rozwojową albo takimi sesjami executive coachingu. I to się zwykle sprawdza. Znaczy w sensie, jak już się na to zgodzą, to potem są otwarci na to, żeby na przykład coś robić dalej, nie? Proszę? Chciałbym wrócić do pytania, które tutaj Krzysztof zadał na czacie. Krzysiek, bym cię prosić o rozwinięcie, bo napisałeś, ja bym zaczął od pytania, po co przekonywać zarząd i zrzucać odpowiedzialność na niego. Zwłaszcza ta ostatnia część mnie intryguje, co miałeś na myśli. Wyjście tak z założenia, że osoba, która pyta, tak, czy można przekonać zarząd, wychodzi trochę też z tej pozycji, że nie jest jeszcze gotowa, może pewnie brać odpowiedzialności za siebie, bo jeśli by była, to wtedy tak naprawdę mogłaby działać bez zarządu. Nie? I sama próbować zrobić coś poza firmą. Mhm. Jak mówisz poza firmą, to znaczy w sensie, żeby odejść od firmy i tam być turkusowym? Tak. O, okej, okay, dobra. Aha. Teraz rozumiem, dzięki. Tu Magda też napisała, że jeśli nie potrzebują, to pozostaną w pomarańczu, a pracownicy też ci, co chcą, a nie wszyscy pójdą do turkusu. Dokładnie. No i czasami tak jest, że może się okazać, że jakby zarząd jest zupełnie na innym poziomie niż pracownicy i to wychodzi w tym raporcie badania profilu kultury, no i wtedy jest kłopot, tak? No bo się okazuje, że my zupełnie inaczej rozumiemy na przykład słowo odpowiedzialność, czy na przykład słowo autonomia, nie? I wtedy się pojawia kłopot, jak to się przekłada na pracę. Książka Lalu się kończy jeszcze mocniejszymi w zasadzie stwierdzeniami, tak, że zmiana prezesa jest czymś, co jest w stanie zmienić tak naprawdę całość, nie? Więc dokładnie. To ryzyko jakby w przypadku firmy, gdzie kapitał jest na zewnątrz, będzie istniało tak naprawdę zawsze i nawet sukcesywne wdrożenie turkusu może z czasem zostać przywrócone do pomarańczy. Dokładnie.
Tak, i mieliśmy takie przykłady firm, nawet z książki Lalu, gdzie już ten, nazwijmy to tak kolokwialnie, turkus zaczął funkcjonować, a gdy się zmienił prezes, to no jednak firma wróciła do starych, przedturkusowych praktyk. Więc, a dlaczego? Ze względu na zmianę prezesa? Tak, i to jest bardzo mocne stanowisko Lalu, który twierdzi, że bez turkusowej świadomości na najwyższym poziomie, czyli w wielu przypadkach jest to prezes, tak, jest po prostu absolutnie niemożliwe. Tak, dokładnie, no bo on pociąga. Na tej samej zasadzie, jeśli nagle się zjawi prezes, który będzie na tej poziomie świadomości, on umożliwi poprzez po prostu zmianę tych strukturalnych elementów środowiska, no, umożliwi, żeby ta firma rozpoczęła tą drogę do turkusu, to jeśli tego prezesa z tą świadomością zabraknie, zostanie zastąpiony przez kogoś innego, to automatycznie zostanie ucięte. Nie? No, przykładem jest chyba tutaj Fawi, nie? Tak. Ta z Francji firma, która gdzie przed Zobrist, czy Zobrist, nie wiem jak to się czyta, wtedy ona właśnie, on pociągnął tą firmę właśnie w stronę turkusu, natomiast kiedy on już chyba przeszedł na emeryturę, to jednak powróciły stare praktyki. I co ciekawe, firma podobno też zaliczyła bardzo duży spadek taki finansowy przychodów i też to zaangażowanie pracowników bardzo, bardzo spadło. Czy jakoś bliskie mi jest to, że to pytanie, jak przekonać zarząd do wprowadzenia turkusu, jest takie, tak jak powiedziałeś Piotrze, tak? Znaczy nie wiem, na ile ono w kategoriach oceny trafione, nietrafione, ale na pewno jest trudne, żeby dać taką zero-jedynkową odpowiedź, nie? Że tutaj ja bym odpowiedziała jak prawnicy, to zależy po prostu. Tu nie ma jednej odpowiedzi po prostu. Ja bym poszedł dalej i jest rozwiązanie na to. Bardzo proste. Zrobić test, o którym mówiłaś i powiedzieć zarządzie, twoja świadomość jest na poziomie takim, nie jest turkusowym, więc musisz siebie zastąpić nowym zarządem na nowym poziomie świadomości. Lub popracować nad swoim poziomem. Tak, tylko pytanie, czy oni mają na to czas, bo to zazwyczaj zajmuje co najmniej jedno życie. Pytanie, czy oni w ogóle mają świadomość, że istnieją poziomy świadomości. Bo to też jest... Ktoś ma świadomość, że ma, że są poziomy. No tak, no nie oszukujmy się, żyjemy w trochę takim, znaczy tutaj tworzymy taką poziomami świadomości. No ale generalnie jak rozmawia się z ludźmi, to rozumiem, co o czym ty mówisz w ogóle, jakie poziomy świadomości, to jest w ogóle jakieś z księżyca, nie? Także no to tutaj trzeba zacząć już pracę, żeby im uświadomić, że coś takiego jak poziomy świadomości istnieją. Są. Czyli to jest ten element, o którym ja mówiłam, ta pierwsza bariera to jest zamknięty umysł, tak? Czyli jeżeli mamy sztywność, którą można poznać po tym, że mamy bardzo takie mocne przywiązania i stereotypy na jakiś temat, no to tutaj trudno, jeżeli jesteśmy w takim umyśle ja już wszystko znam, ja już przeczytałem, tak? Już wszystko wiem, no to gdzie tutaj znaleźć otwartość na cokolwiek nowego, nie? Jak mamy taką dychotomizację w myśleniu, jest albo, tak? Albo dobre, albo złe, tak? Albo diabeł, albo Bóg. No i generalnie, no to gdzie tu przestrzeń na jakieś poziomy, nie? Słowo poziomy pokazuje, że nie ma kategorii, tylko jest wymiar, a to wystrasza, bo nagle trzeba myśleć. A Kahneman udowodnił tezę w swojej książce, że większość ludzi jak nie musi, to nie myśli. Wiem, że to jest straszne, ale to jest prawda. Więc może to tłumaczy, dlaczego rozmowa o poziomach świadomości może ludzi wystraszać po prostu. A tu jeszcze mówimy, że na poziomie turkusu trzeba użyć intuicji, tak? Czy też inteligencji emocjonalnej, czy w ogóle tak jakiegoś takiego
otworzenie się na czucie. I to jest ryzyko. Nie wiem, jak wy to widzicie, ale ja widzę duży opór przed tym, żeby szczególnie w tych pomarańczowych organizacjach wprowadzać praktyki, gdzie się zaczyna warsztat na przykład od oddechu, od czucia, od odgruntowania, od treningu uważności i nagle jest takie, że w ogóle co to jest, szamanizm? Będziesz tu nam za chwilę szałwie palić albo no tak. A managementu w dużej mierze, jak rozmawiam z koleżankami ze Stanów, to oni mówią, że tam to w ogóle jest naturalnie przyjęte, że jak są takie programy Leadership Development Intensive, na przykład takie programy, gdzie no, management jak przychodzi, to nie przychodzi do biura, tylko jest na przykład brany na rejs po morzu na tydzień, wyjeżdża bez komputera, bez telefonu i wtedy zaczyna prawdziwą, głęboką pracę nad sobą, nad integrowaniem swojego cienia, persony. To jest taki, wiecie, tygodniowy kurs o pełni, taki tygodniowy, tak? No to tam to nie ma takiej opcji, żeby się schować za mailem, za komputerem, tam nie ma takiej przestrzeni, tak? I tam się zaczyna praktykę od właśnie, od pracy z ciałem, od rozmowy o emocjach, o takich algorytmach, które cię też uczą, w jaki sposób radzić sobie z swoim tak zwanym autopilotem. No to powiedzcie mi proszę, gdzie tu w organizacji, jak ja przychodzę teraz i głównie pracuję online i dostaję 2,5 godziny maksymalnie w pracy z ludźmi na szkoleniu i ja mam ich nauczyć mindfulness. Ja mówię, ja tu nie widzę ani przestrzeni na mind, ani tym bardziej na fullness. Tak? Przez 2,5 godziny to my możemy sobie porozmawiać co najwyżej o różnych praktykach czy strategiach inteligencji emocjonalnej czy kontroli emocji, ale to tutaj nie ma przestrzeni na praktykowanie. Więc jakby wniosek mój jest taki, jakby puentując, że na to trzeba mieć czas i ochotę, żeby się trochę zanurzyć w sobie. A warto. Jak was zainspirowałam tym głębokim kursem, to LDI, jak sobie wpiszecie, Leadership Development Intensive, jest też prowadzone w Polsce i zajmuje się tym John Scherer. Bardzo wam polecam, bo to jest taki kurs, który jest kursem o pełni, tak naprawdę. A jeśli was jakoś nie do końca to przekonuje, to w Szkole Liderów Empatii, które mam przyjemność prowadzić, koordynować w tym momencie we Wrocławiu, to tak naprawdę całe to studium integralne opiera się na takim rozwoju no, swojego cienia i swojej świadomości. Więc jeśli was to interesuje albo chcielibyście, znaleźlibyście kogoś, kto mógłby być czymś takim zainteresowany, to tylko wam mówię, że takie projekty są. Tylko nie trwają 2,5 godziny, tylko trwają rok. To jest pewien proces. Nie? Rok albo 7 miesięcy. Także taką mam obserwację a propos właśnie technik uważności. Nie wiem, co wy na to, z jakimi wy się spotkaliście reakcjami. To ja może przy okazji polecił krakowską grupę współpracy oparta na empatii. O, dokładnie. To też jak bardzo ważna inicjatywa u Przemka. Mhm. Jeszcze bym chciał dodać jedną rzecz w temacie tego przekonywania. Wydaje, że to będzie bardzo trudny temat też dlatego, że tak jak wspomnieliście, no to gdzieś musi wynikać z jakiejś potrzeby. Tak. I ta potrzeba będzie wynikać z jakiejś wartości u tych liderów, albo będzie wynikać właśnie z tego kryzysu. Mhm. Dlatego, że kryzysy jeszcze pewnie trochę zajmie, zanim zaczną się jakoś tak na dużą skalę dziać, bo jednak nie ma takiego dużego wyboru nawet firm zielonych, wydaje mi się, a co dopiero turkusowych, żeby tak mogli masowo odchodzić. Więc no, to zajmie jeszcze lata, myślę, zanim to będzie tak, że każdego lidera będzie się dało przekonać, słuchaj, ta twoja firma to już jest na końcu, jeżeli chodzi o wiadomość i albo teraz, albo się rozpadnie za 3 lata. Nie, no jasne, no straszenie, wiecie, to nie chodzi o to, żeby namawiać do turkusowych praktyk metodyką czerwoną, bo to trochę, wiecie, tak to się nie zgrywa. Albo się rozwiniesz, albo cię nie będzie. No tak. Tak, no to efektywnie za 30 lat w Polsce będzie ta sytuacja. Natomiast no, mi się wydaje, że dużo jednak jest liderów, którzy są takimi jeszcze chyba dość standardowymi, posttransformacyjnymi przedsiębiorcami, którzy no, są jednak głównie na ten zysk. Nie? No i wtedy bardzo trudno ich przekonać do
to turkusu. To zieleni może gdzieś tam trochę, ale to też nawet zieleń się wydaje taka dość egzotyczna, mi się wydaje wielu ludziom. Tak, myślę, że to ważne, co mówisz, Łukasz. Ja nawet czasami mam przemyślenia, że czy w ogóle jesteśmy w stanie sprawić, że obecni liderzy się zmienią. Coś mi podpowiada, że nie. Więc często się zastanawiam, czy nie lepiej tą energię przerzucić na osoby, którzy staną się liderami, powiedzmy, za 10, za 15 lat. Tak. I popatrzymy na to, co powoduje, że obecni liderzy funkcjonują tak, jak funkcjonują, myślą tak, jak myślą. Otóż przecież to my, jako społeczeństwo, żeśmy ich nauczyli dokładnie tak. Oni robią to, co zostało im wtłoczone w głowę, począwszy od przedszkola. Czyli, że mają kontrolować. Tak. No przecież nie wiem jak wy, ale ja nie pamiętam ani jednego dnia, w którym w szkole mogłem sobie pozwolić i powiedzieć, no co mi to nie wiem. Zawsze musiałem wiedzieć. Tak. Też nie pamiętam w firmie, w swojej karierze, żebym mógł swobodnie powiedzieć, zwłaszcza jako przełożony, żeby powiedzieć, no w sumie nie wiem, jak do tego podejść. To w ogóle nie ma racji bytu, nie? Więc... Ma rację, da się to zrobić, Piotrze, da się, ja tak mówię. Mówisz? Mówisz, nie wiem. Dlatego i jesteś z nami. Tak, dokładnie mówię, nie wiem i budujemy wspólnie kulturę. Można nie wiedzieć. Cudownie. Już się wyłączę. Okay. Włącz się, szkoda, że się już wyłączasz. Ja bym to skomentowała, Piotrze, w ten sposób, że jak mówisz trochę z taką, jakby tak słyszę, z takim brakiem nadziei, że tak naprawdę nie wiadomo, czy jest sens inwestowania w tych liderów, którzy są, to myślę sobie, że tutaj to, co jest ważne, że jednak nasza aktualna sytuacja się zmieniła, bo o ile dotychczas mówiono o świecie VUCA, to teraz nie wiem, czy się spotkaliście od sytuacji, kiedy mamy do czynienia z COVID-em, czyli od marca tego roku, mówimy o tym, że mamy tak zwany świat bani i akronim bani jest rozwinięciem 4 angielskich słów, które mówią o tym, że świat jest bardzo kruchy, czyli brittle, bardzo wypełniony trwogą i niepokojem, i to jest skrót od anxious, bardzo nielinearny, czyli wieloznaczny, tak naprawdę nie wiadomo, co za chwilę się wydarzy, no i na końcu incomprehensive, czyli niezrozumiały. I według można powiedzieć, takich jakby odpowiedzi na pytanie, jak się zachować, jak się mają zachować liderzy w takiej sytuacji, czyli według szukania takich dobrych praktyk sprawdzonych w czasach kryzysu, to tutaj właśnie jedną z rekomendacji to jest posiadanie tej umiejętności zatrzymania umysłu w stanie nie wiem. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest nauczenie liderów obecności, bycia z tym nie wiem i bycia z ludźmi, którzy nie dość, że nie wiedzą, to się jeszcze bardzo boją. I tutaj na pierwszy plan wysuwają się te umiejętności, które nie są w ogóle obecne w świecie pomarańczowym. Czyli właśnie intuicyjny umysł, prototypowanie, planowanie długoterminowe w ogóle nie jest możliwe, ale to, co jest możliwe, to prototypowanie, tworzenie scenariuszy, szukanie wspólnie jakichś tak wątków. Kolejną rzeczą to jest rezyliencja, czyli odporność psychiczna, tak? Czyli rozwiązaniem na ten świat bani, to jest taka, czyli na tą kruchość, to dla liderów jest taka rekomendacja, żeby byli antykrusi, a tą antykruchość właśnie się jakby zdobywa poprzez rozwój, poprzez szukanie odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem w tym zespole, jaką mam misję do spełnienia, po co tutaj jestem, co my tu mamy razem zrobić. Jak sobie lider tych pytań nie zadaje, tylko przychodzi i jest, wiecie, jak ja to czasami mówię, rekrutacja na lusterko, oddycham, to się nadaje, no to taki lider w świecie bani się zgubi, tak? No bo okaże się, że te jego stare praktyki nie sprawdzą się. Planowanie długoterminowe jest mało możliwe, brak umiejętności radzenia sobie z trwogą ludzi i z zarządzaniem emocjami, jeżeli jest niemożliwe, to ludzie będą za chwilę szli na zwolnienia albo już to robią, tak? Albo będą jeszcze bardziej oporować. Więc ja bym tutaj podyskutowała, Piotrze, z tą twoją tezą, że to jest mało atrakcyjne dla liderów. Moje obserwacje są teraz takie, ja najwięcej aktualnie od marca
prowadzę warsztatów dla menedżerów różnych organizacji właśnie ze świadomego przywództwa, to jest pierwszy obszar zainteresowania, a drugi z zarządzania czy reagowania na kryzys i inteligencji emocjonalnej. Więc wiecie, to jakby te tematy się pojawiają i daj Boże, żeby tak było. No, ja myślę, że Piotr nie miał na myśli, że to jest mało atrakcyjne. Aha, okej. Okay. To jest bardzo trudne. A, no to dobrze. Właśnie to wychowanie, szkolenie, że mamy wiedzieć, potem jest nam bardzo trudno się przyznać do tego, że nie wiemy. Później się z tobą zgadzam, to trzeba przepracować i często samemu się nie. Dziękuję, że to dojaśniłeś. To, no, to też się z tym spotykam, nie? Że jak mówię, widzicie, ja się nawet dzisiaj na tym załapałam, jak mnie Piotrze zapytałaś, to ja tak się trochę zawstydziłam w środku, czy ja mogę powiedzieć, że ja do końca nie wiem, jaka jest odpowiedź na pytanie, jak przekonać zarząd do turkusu, ale nie wiem, no mówię uczciwie, no. Tak, więc dziękuję Andrzej za dopowiedzenie, dokładnie tak jest. Ja wciąż wierzę w naszych obecnych liderów i całą moją pracę poświęcam, żeby ich wspierać w tym rozwoju, tak jak oni to uważają za stosowne, bo to oni muszą determinować, kiedy zacząć, jak, w którym i tak dalej, w jakim tempie. Jedynie co na czym coraz bardziej się zastanawiam, to jest właśnie nad tym, czy nie byłoby dobrze, żeby przynajmniej część naszego fokusu, naszej energii przerzucić na to nowe pokolenie. Nie? Tak. Bo jeśli to nowe pokolenie teraz, które jest w szkołach, jest wciąż kształtowane w ten sam sposób, w jaki sposób byli kształtowani ludzie, którzy obecnie są liderami, no to już wiemy, że my już krzywimy. Tak? Mamy na to empiryczny dowód, tak? Bo teraz musimy wkładać energię, żeby ich odkrzywić, wyprostować. Więc jedynie tyle mówię. I pojawiają się coraz więcej takich inicjatyw, żeby właśnie pracować z dziećmi w obszarze właśnie inteligencji emocjonalnej, samoświadomości i tak dalej. I tylko tego trzeba i więcej, nie? Tylko tyle chciałem powiedzieć. No to jak o tym mówisz, to mi się przypomina też taka piękna inicjatywa, którą tutaj chciałam jakoś... pomysłodawcom, czyli mam na myśli Fundację Marka Kamińskiego, on właśnie w trosce o młodzież, ale szczególnie o taką młodzież z takich domów, które są może nie jakoś mocno dysfunkcyjne, ale takie, które nie dają przestrzeni na rozwój, stworzył taki projekt, który się nazywa Life Plan. I to jest projekt, który trwa 7 albo 8 miesięcy i jego głównym celem jest podnoszenie świadomości w kierunku ewolucyjnego celu, czyli pokazywania tym ludziom, że niemożliwe jest możliwe. Jakby historia Life Planu opiera się na historii Janka Meli, który pomimo swojego inwalidztwa poszedł z nim na biegun. No i tak naprawdę ta rozmowa z Jankiem Melą skłoniła Marka, żeby przeskalował tą inicjatywę szerzej. I wcześniej to robił stacjonarnie, a teraz przez COVID ma taki pomysł, żeby to robić indywidualnie. Więc myślę sobie, że tu jest w czymś takim jest nadzieja. Ale zgodzę się z tobą, Piotrze, że to oczywiście jest, wiecie, kropla drąży skałę, tak, że tego jest mało. Także. Ale warto o tym pamiętać, nie? Że coś takiego jest. Tak, i w ogóle mi się wydaje, że właśnie takim największym wyzwaniem w tym jest to, żeby w ogóle liderzy mieli taką chęć zmiany, jakby taką idącą od wnętrza, bo czasami mam wrażenie, że po prostu jeżeli ktoś jest na stanowisku, nie wiem, menedżerskim, zarządczym, to on nie chce się zmieniać, on jakby jego satysfakcjonuje to, że właśnie ma tą władzę, że jakby to jego stanowisko jest celem w samym sobie, a nie to, że chce tworzyć organizację, która będzie się kierowała jakimiś wartościami. I wydaje mi się, że wtedy to jest właśnie największe wyzwanie i też taka trochę blokada. Ale to też chyba różnie bywa, ja bym powiedział, bo są wśród liderów ludzie, ja też widziałem bardzo dużo, na przykład pracowałem w Eric Polu, który gdzieś tam pod skrzydłami Ericssona i w tej skandynawskiej kulturze był.
że to byli ludzie, którzy jednak byli bardzo otwarci na ten rozwój i nie byli samozadowoleni z tego, że są gdzieś tam line managerem. Natomiast mi się wydaje, że też trochę problemem jest to, że czasem liderzy po prostu nie są w stanie znaleźć czasu na to. Mhm. Są bardzo zajęci koordynowaniem firmy, która będąc firmą pomarańczową bardzo dużo od nich wymaga takiej bieżączki i po prostu ciężko im się wyrwać z tego, ciężko im wyjść poza to i się rozwijać. Często znaczy, jakby trudno znaleźć czas na rozwój, nie? Trzeba sobie go gdzieś tam w ten slot czasowy wpisać. Przepraszam. Nie, ja tylko jeszcze chciałam dodać do tego, że oczywiście nie można wrzucać wszystkich do jednego worka, że to jest jakby oczywiste. No, ale pewnie to są takie no, duże wyzwania właśnie w porównaniu z tą bieżączką taką i trochę takim rytmem, w który się też wpada i taki styl pracy. Tak, dokładnie. Ja sobie pomyślałam jeszcze o tym, że jak mówicie tutaj, że ten wspomniałaś Alicjo o wartościach, że to jest też bardzo ważne, żeby się zastanowić tak naprawdę, co jest głównie moją wartością i na ile te wartości, które są we mnie zinternalizowane, są zgodne z tym, co jest realnie możliwe do osiągnięcia w organizacji. Bo ja się czasami spotykam z taką sytuacją, że są pięknie wypisane wartości w organizacji, bardzo często na ścianie, nie? A potem się okazuje, że te praktyki daleko odbiegają od tego i mnie to może uwieść na początku jako menadżera czy jako pracownika, że tutaj znajdę to, co jest dla mnie ważne, a potem się pojawia rozdźwięk. I to jest pytanie, co ty robisz wtedy, kiedy się pojawia ten rozdźwięk? Nie? Czy jak sobie radzisz z takim dylematem i czy to przypadkiem nie jest pomysł na to, żeby coś zmienić? Ja tutaj sobie pozwolę, bo na czacie pojawiło się pytanie od Izabeli. Nie wiem, czy Izabela by chciała to samodzielnie przedstawić to pytanie, czy mogę przeczytać? To może przeczytam, mama Izabela. Dowiedziała, ale rozwija się świadomościowo. Po dzisiejszym spotkaniu przychodzą do niej takie wnioski, że turkus wiąże się z wzięciem odpowiedzialności, jeśli ktoś jest otwarty. A ten turkus to w sumie już niedaleki krok do otwarcia swojego przedsiębiorstwa i wprowadzenia tam turkusu albo indywidualnej działalności i współpracy na zasadach turkusu. Co o tym myślicie? Jakie jest wasze stanowisko? To jeżeli ja tu mogę jeszcze dodać swoje 5 groszy, to co byś Leno takiej młodej osobie doradziła, od czego zacząć? Która już tą powiedzmy gdzieś tam świadomość ma. Jakby zaczęłabym od tego, że wspierałabym dalszy rozwój świadomościowy, cokolwiek się kryje pod hasłem, rozwijam się świadomościowo, bo to jest w ogóle punkt wyjścia. I faktycznie bym zastanowiła się nad tym, żeby sobie sprawdzić, czy tylko turkus się łączy z wzięciem odpowiedzialności, bo to faktycznie tutaj mocno wybrzmiewa. I tak sobie myślę, że perspektywa, żeby no, potestować, tak? Czyli rozpocząć jakiś biznes, w którym ja zacznę, wiedząc trochę więcej, o co chodzi z tą odpowiedzialnością, tak? I z tymi filarami turkusu, zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy mają podobny sposób myślenia i widzenia biznesu i potestować. I to się często pojawia w firmach prowadzonych przez młodych ludzi, którzy są podobni, jeśli chodzi o poziom świadomości, też podobni pod względem stylu wartości. I to się sprawdza. Czyli nie wiem, czy się zgodzicie, ale w takich małych startupach, takich firmach, które powstają, to jak ktoś, ten turkus właśnie na takiej zasadzie, bo jak ja to czytam, to mam takie wrażenie lekkości. Więc ja bym, Izo, wspierała cię w tym, żeś myślała, że ten turkus jest naprawdę możliwy. Tak? Idź za tym. Idź za tym, rozwijaj swoją świadomość, testuj, ale weryfikuj, i bardzo mocno bądź przytomna biznesowo w weryfikowaniu tak naprawdę uzgodnień i tego, co jest ważne, żeby nie zostać na etapie, że my tworzymy, wiecie, tutaj, no właśnie, żeby się urealnić biznesowo, tak? Czyli iść w tym kierunku, ale też myśleć o tym, że ten biznes też ma generować zyski. I zapraszam cię w takim razie do pomyślenia, co cię jeszcze interesuje w tym turkusie, bo być może to będzie ciekawy moment, żeby się zastanowić, na jakie kolejne spotkanie byś chciała dołączyć. Także tak bym powiedziała. Jak mogłabym to też tak troszkę to uzupełnić, bo odpowiedzialność to
odpowiedzialność jest pomarańcz. Już. Więc to nie musi być turkus, to tak jedno. Drugie, przy startupach ta atmosfera wydaje się turkusowa, ona bardziej jest partnerska, bo się dogadujemy z dwoma osobami, jesteśmy dla siebie partnerami. A czy działamy turkusowo? Nie musimy. Dla siebie jesteśmy partnerami. I to jest dość istotne. Tak, a potem masz... może być różnie. Mhm. To takie drobne. Dzięki, Andrzej. To faktycznie to jest cenne, co mówisz. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś, ktoś chce dodać coś od siebie odnośnie tego? Bo widzę, że tutaj są też jeszcze komentarze na czacie, że jeżeli chodzi o edukację, to Montessori się wkomponowuje w takie właśnie wsparcie rozwoju samoświadomości. Nie wiem, ja nie miałam doświadczenia, nie wiem, czy wy mieliście, ktoś z was miał doświadczenie w Montessori, nie wiem, Leno, czy ty się spotkałaś? Tak, ja moją córkę przez 2 lata tam zawoziłam, ale wypisałam ją nie ze względu na metodologię, tylko ze względu na dyrektora, który absolutnie nie był Montessori, w sensie nie był w ogóle z tego pułapu i ponieważ ja miałam z nim 3 takie mało przyjemne rozmowy, bo ja go tak starałam się językiem żyrafy dopytywać o jego intencje, potrzeby, co się kryje za jego bardzo nie wprost komunikatami i on się ewidentnie jakoś nie umiał w tym odnaleźć, no to stwierdziłam, że trochę szkoda mojej energii, czasu, a odbijało się to na zdrowiu mojego dziecka i przeniosłam ją do normalnej szkoły, więc mogę powiedzieć absolutnie widzę taką różnicę, że w Montessori wspiera się autonomię i wspiera się intuicyjne podążanie za potencjałem. Tylko minus jest taki, że jeszcze nie ma tych szkół na tyle, znaczy inaczej, że mało jest szkół Montessori, które prowadzą edukację do 8 klasy, że dużo jest takich, które prowadziły tą wczesnoszkolną, jeszcze zanim były gimnazja. Przynajmniej ja nie znam, bo wiecie, ja mówię o Krakowie, nie wiem jak jest w Warszawie czy w innych miastach, ale to się pojawia, więc tak, tu jest nadzieja. Montessori i szkoły waldorfskie to jest nadzieja. Tylko trzeba sprawdzać kadrę. Tak, tutaj jeszcze jest też taki komentarz, że 23 października jest chyba w Warszawie spotkanie właśnie o turkusie w edukacji, więc jakby ktoś był zainteresowany, tutaj przypominam. Tak, i tutaj właśnie tu też Magda pisze, jeszcze wracając do tego tematu wcześniejszego, odnośnie startupów i młodych ludzi, to tutaj zgadzam się z Andrzejem, co dalej to się okaże, jak startup zacznie zatrudniać. No i właśnie, też takie, to kiedyś też słyszałam, że jest właśnie ten, czy skala ma znaczenie właśnie przy turkusie. Też gdzieś spotkałam się z takim artykułem na ten temat. No i rzeczywiście, że czy ten startup, jeżeli on na początku nie jest fajny, to czy potem też będzie fajny, czy coś tam się nie zmieni, nie jak już zaczną zatrudniać. Słuchajcie, dobiegamy do finiszu do dzisiejszego spotkania, więc może tu już zaczniemy powoli zamykać spotkanie. Chciałam przypomnieć jeszcze o ankiecie, jeżeli byście byli tacy mili i